spotkaniu, który Klub za Polskę w Berlinie organizuje. Witamy bardzo serdecznie panią dr Barbarę Fedyszę-Kazielowską w Berlinie. Pani doktor jest socjologiem, poważnym analitykiem sceny społeczno-politycznej, jak również gospodarczej i uważnym analitykiem, który bardzo cenne diagnozy wystawia. I my po prostu dzisiaj się wiele na pewno nowych, ciekawych rzeczy dowiemy, a szczególnym znaczeniem w dzisiejszym dniu jest również książka, która dopiero zeszła z maszyn drukarskich, Przemyśleć Polskę. To jest książka, która dzisiaj właściwie jest premiera tej książki. Następne dopiero będą w Polsce, także wyjątkowa sytuacja. Będziemy mówić o tym, czy Polacy tworzą wspólnotę, co dzieli i łączy naszych rodaków, co kształtuje tożsamość narodową, a co ją dezintegruje. W pierwszej części pani doktor będzie miała referat, wykład, który na ten temat przedstawi. Potem będziemy mieć krótką dyskusję i dzisiaj musimy bardzo rygorystycznie czasu przestrzegać, więc musimy w odpowiednim czasie skończyć, aby wszystkie plany, które później są, żebyśmy je również zrealizowali. W dniu dzisiejszym będziemy też to nasze spotkanie transmitować przez niepoprawne radio.pl. Panie Marku, pozdrawiam pana i pana słuchaczy. To będzie relacja na bieżąco, więc kolejna relacja, która od nas z Berlina będzie mogła być wysłuchana. Dziękuję. Także jeżeli będą potem pytania z sali, ja bym tylko prosił krótkie pytania, bez dużych, długich wywodów, tylko krótkie pytanie i pani doktor będzie starała się na to odpowiedzieć. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście jest tak, że negocjując jakiś czas, w pewnym momencie odkryliśmy, że może warto, żebym przyjechała po ukazaniu się tej książki, no bo to jakby będzie może jakimś takim elementem, który po mnie ślad tutaj zostawi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że książkę zobaczyłam w pociągu. Pan Paweł był łaskaw pokazać mi ją, jak wsiadłam do pociągu. I to jest tak, że ona... Jeszcze nie wiem, co napisałam, ale przejrzę tutaj w międzyczasie i sprawdzę. To jest zestaw publicystyki, która już była drukowana, ale jednak ułożony wedle pewnego pomysłu i pewnej koncepcji, o czym za chwilę, ale jeśli można, to jeszcze usprawiedliwię, czy wyjaśnię ten rygor, no bo to jest tak, że ja wczoraj przyjechałam, państwo się domyślacie, że Unia Europejska sprawia, że pociągi spóźniają się już nie tylko w Polsce, w Niemczech też i owszem, musi spać, tak powiem, dodatkowe opóźnienie było już także po przekroczeniu granicy, no a dzisiaj wracam i rzeczywiście, ponieważ nie mam na jutro urlopu, to chciałabym wrócić tym pociągiem, zakładając wszystkie możliwe dodatkowe elementy, takie, które w podróży się mogą zdarzyć. Także przepraszam, ale rzeczywiście spróbujemy trzymać się pewnego rygoru. Jeśli państwo pozwolicie, to nim przejdę do tego wątku tożsamości, to coś powiem o tej książce, bo to jest książka, która jest wyborem publicystyki. Ma takie swoje wprowadzenie, ale ona ma taką intencję wpisaną w dobór tekstów, a ta intencja, z którą tę książkę składałam i intencja, która też w tym, co będę chciała o tożsamości narodowej Polaków państwu powiedzieć, ona jest związana z moim głębokim przekonaniem, że jeśli my mamy jakiś problem z tożsamością narodową, czyli my Polacy, to mamy go nie na poziomie deklaracji, nie na poziomie takiej identyfikacji z polskością, bo ona jest wysoka i takie są pomiary badań socjologicznych i te pomiary są wiarygodne, o tym powiem za chwilę. Mamy zupełnie inny, ale bardzo poważny problem z poczuciem własnej wartości jako Polacy. I też jest wiele takich, powiedziałabym, komunikatów badawczych, które z różnych okresów badań pokazują, że stereotyp samych siebie, jaki nosimy w naszych głowach, jest częścią słabą naszej tożsamości narodowej, tak bym to powiedziała. I że paradoksalnie to nie jest bagatelna rzecz, dlatego że
jeśli spróbujemy poczucie własnej wartości zobaczyć jakby w tej chwili poza sferą tożsamości narodowej, tylko w normalnym naszym osobistym życiu, tak? Kiedy podejmujemy jakieś plany życiowe, osobiste, zawodowe, to poczucie, że jesteśmy sobie w stanie poradzić, tak? Że mamy jakąś wartość w sobie, jakiś talent, jakąś umiejętność, jakieś cechy charakteru, które sprawią, że to, co sobie założyliśmy w życiu, uda nam się osiągnąć, to jest właściwie klucz do, już nie mówię sukcesu, ale nawet do poradzenia sobie w życiu. Jeśli, i teraz problem polega na tym, że to nie jest rzecz, która na nas spływa jakimś tajemniczym, prawda, kanałem, tylko to jest rzecz, którą wypracowujemy w relacjach, no przede wszystkim w rodzinie, ale także w relacjach między sobą, bo powiem tak, na pewno Państwo, szczególnie tutaj, wiele czytaliście i słyszeliście o rodzicach niedoskonałych, a ja chciałam nie mówić o rodzicach niedoskonałych, tylko o rodzicach toksycznych, to znaczy takich, którzy w procesie wychowania swoich dzieci stosują taką fatalną metodę motywowania: nic z ciebie nie wyrośnie, tak? Beznadziejny jesteś, znowu dwójka, zobacz, Staszek przyniósł czwórkę, a ty co? No jeśli się tak konsekwentnie dziecku powtarza przez lata taki komunikat, to się osiąga zamierzony skutek, to znaczy nic z niego nie wyrasta. To jest oczywiście pewne uproszczenie, chyba że ma jakiś niebywale wewnętrzny, silny motyw, tak? Ale to jest wtedy jego osobista zasługa i na pewno nie jest to, ja bym powiedziała, rzecz, w której łatwo mu będzie sobie poradzić z tymi wszystkimi komunikatami, które wcześniej otrzymał od rodziców, czy otrzymała od rodziców, które w tym paraliżowało. I ta książka jest takim zaproszeniem do przemyślenia raz jeszcze tego, co się z nami działo. Ona się zaczyna od takich tekstów od powstania Solidarności, analiza Solidarności Rolniczej, potem stan wojenny i potem taki króciutki felieton pod tytułem Bolesna Prawda, który opowiada o takiej postaci, która na pewno jest już Państwu znana, pan Pękarski, Kotarski, szef oficyny wydawniczej Rytm, który był oficerem Służby Bezpieczeństwa, który w podziemnych strukturach Mazowsza, regionu Mazowsze, tak się jakoś umiejętnie zakręcił jako działacz opozycyjny, że został szefem podziemnego wydawnictwa Rytm i będąc Marianem Pękarskim, oficerem SB, został działaczem opozycji jako Marian Kotarski. I tak się składa, że napisałam ten felieton do tygodnika Solidarność, Bolesna Prawda, dlatego że z tą oficyną Rytm przyszło mi w pewnym momencie w podziemiu, no, może nie tyle współpracować z panem Kotarskim, Pękarskim, ile tam wyszła taka książka na temat Powstania Warszawskiego po praskiej stronie Wisły, w której Andrzej Wernic porządkował pułkownika Żurawskiego wspomnienia. I ja przy tych pracach redakcyjnych coś robiłam, tak? Także właściwie go znałam. I to jest dla mnie też takim impulsem do refleksji o tym, czego może właśnie nie przemyśleliśmy do końca, jakby rozpoczynając proces, który miał być powrotem do normalności, a stał się procesem transformacji. Proszę zwrócić uwagę na różnicę, tak? Jeżeli wracamy do normalności, to budujemy wedle europejskich standardów suwerenne państwo, demokrację, scenę polityczną, gospodarkę rynkową i parę innych rzeczy. A jak transformujemy, to przekształcamy to, co było, w coś nowego, tak? Czyli przenosimy PRL w nową rzeczywistość. I ja pamiętam, jak jeszcze w pierwszych tekstach po 89 roku było: wracamy do normalności, a potem nagle tak się zrobiło, że w tych pisemkach, które z podziemia stawały się jawne, nagle się pojawiła transformacja, tak? I już wszyscy się transformujemy. No, w transformacji zawsze zostaje coś z tego, co jest transformowane. I tutaj, jakby to powiedzieć, myśmy się mentalnie na to zgodzili. Ale wracam do poczucia własnej wartości. Otóż ten przypadek Kotarski-Pękarski, przypadki, które po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej sprawiają, że ta bolesna prawda sprawia, że szczególnie młode pokolenie, ja to dostrzegam, a także młodsze nieco od mojego pokolenia, ale także moje pokolenie, dało sobie odebrać sukces Solidarności. To znaczy, kiedy myśli o liderach, o przywódcach, tak się mówimy, że ja nie będę oczywistych nazwisk wymieniać. Dobrze, bo na to szkoda czasu, wszyscy wiemy.
otóż i patrzy, co się z nimi stało, jakie głoszą poglądy, to pozwalamy sobie odebrać to, co było autentycznym sukcesem 9 milionów ludzi. Dlaczego? Dlatego, że daliśmy sobie wmówić, znowu za chwilę powiem, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, że proces transformacji zaczął się przy okrągłym stole. Tak? Znaczy, że kluczowym momentem, tym, na którym my mamy budować poczucie własnej wartości Polaków, którzy odeszli, obalili komunizm, odzyskali niepodległość i te wszystkie ważne, powiedziałabym, oceny, które gdzieś tam w naszych głowach w tamtym okresie wydawały się oczywiste. Otóż pozwoliliśmy sobie ten proces transformacji sprowadzić do okrągłego stołu. I teraz pytanie, czy to się stało samo? I ja to pytanie tutaj w tej książce, ono się przewija, czy też była tego zamierzony scenariusz. Otóż zaniżone poczucie własnej wartości jest bardzo użyteczne dla tych, którzy chcą manipulować. Jest bardzo użyteczne dla tych, którzy chcą rządzić z minimalną kontrolą obywateli i opinii publicznej. Ponieważ żeby się przeciwstawić, żeby mieć własne poglądy, żeby domagać się praw i swobód obywatelskich, żeby uważać, że jesteśmy normalnym narodem, dla którego normalne państwo, dobra demokracja, sprawna gospodarka jest rzeczą oczywistą, a nie nieosiągalną, to musimy uwierzyć, że tacy jesteśmy, tak? Więc z punktu widzenia władzy jest lepiej, żebyśmy tego poczucia własnej wartości nie mieli. Władzy autorytarnej, żeby było jasne. Znaczy takiej, która nie chce być kontrolowana. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jest dla mnie zaskakującym, że tę kwestię bagatelizujemy, bo naprawdę wystarczy przejść taką normalną edukację psychologii społecznej, która w europejskich krajach w programach często jest na poziomie liceum, a na polskich uczelniach pojawia się ewentualnie na wszystkich kierunkach, no nie tylko na uniwersytetach. Taki podstawowy kurs psychologii społecznej i zobaczyć te wszystkie eksperymenty, tak, które głównie Amerykanie robili na konformizm, na zmianę postaw, na dysonans poznawczy Festingera, żeby odkryć, co sprzyja takiej postawie, że człowiek widzi trzy odcinki, widzi, który jest długi, a który jest krótki, ale jak sześć obok osób świadomie podstawionych, to jest taki eksperyment Asha, podstawionych przez eksperymentatora mówi, że jest inaczej niż on widzi, to on się temu poddaje, tak? Bo wszyscy mówią, że ten jest najdłuższy, no to ja też mówię, że jest najdłuższy, chociaż widzę, że jest krótszy. Kiedy się testuje te osoby, które się poddają, zawsze wychodzi taka kluczowa zmienna. Zaniżona samoocena, podatność na konformizm. Zaniżona samoocena, podatność na zmianę postaw, tak? Zaniżona samoocena, podatność na propagandę. To jest taka zmienna, która jest, ja bym powiedziała, no kluczem do tego, żeby móc, jeśli się tę samoocenę poprawi, żeby móc sobie samemu kształtować ogląd świata. I teraz wracam do tego okrągłego stołu, bo chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że jeśli chce się mieć obywateli, którzy mają poczucie własnej wartości, silną tożsamość narodową, tak, oni wtedy kontrolują władzę i wymagają dobrze działającej demokracji. To się przekazuje im taki komunikat, w którym oni czują się autorami wydarzeń. Jak Niemcy opowiadają sobie o obaleniu komunizmu? Mamy mur, on na naszych oczach się wali i są tysiące Niemców, którzy ten mur obalają, tak? Kto obalił komunizm? Tysiące Niemców. Jak opowiadają sobie Czesi? Jest aksamitna rewolucja, plac, Havel nach rad, krzyczą tysiące Czechów na manifestacji, tak? Myśmy mieli 9 milionów członków związku. Stan wojenny, bo się nie dało tego związku opanować. To znaczy, mimo iż próbowano, tak, jakby konstruować władzę w 100%, trzeba było wprowadzić stan wojenny, bo oczywiście powiemy, że stan wojenny był klęską. Ja to przepraszam, a może opowiemy to sobie inaczej. Nie udało się, mimo infiltracji, monitoringu, inwigilacji, tak, no takich właśnie kotarskich, pękalskich, OZI, TW i tak dalej. Nie udało się opanować związku, za chwilę powiem coś
jeszcze konkretnego, to też jest tutaj w tym moim tekście, trzeba było w Europie wprowadzić stan wojenny. Jak dzisiaj o tym opowiadam, no bo przeżyłam to, tak, Państwa część też w Polsce, no jak człowiek sobie pomyśli, że tylko z tego powodu, żeby istniał związek zawodowy, tak, i żeby cenzura nie ingerowała, i że ten związek zawodowy nie poddawał się kontroli partii rządzącej, żeby zlikwidować telefony, tak, znaczy zawiesić telefony, korespondencję. No jak sobie przypomnę mojego taty, tak, który jechał za zezwoleniem z Puław z ziemniakami na Boże Narodzenie do córki, żeby sprawdzić, czy tam czasem jej męża nie internowano, bo był przewodniczącym Solidarności, bo nie można było zadzwonić w Europie, tak, w XX wieku, z takiego idiotycznego powodu. No to znaczy, że może myśmy sobie nie zdawali sprawy, czym jest Solidarność, ale druga strona wiedziała, tak? A tu jest taki tekst mój o stanie wojennym, w którym stawiam tezę, mam nadzieję, że ją uzasadniam, że stan wojenny nie był tylko po to, żeby zlikwidować, zdławić Solidarność. Stan wojenny był po to, żeby mieć czas na przygotowanie elit do procesu transformacji. Bo taką wiedzę, jaką można było dzięki stanowi wojennemu zdobyć o członkach i liderach Solidarności, w inny sposób takiej wiedzy zdobyć by się nie dało, dlatego że to były internaty, w których można było rozmawiać, tak? Wystarczyło mieć jednego, który rozmawiał z wszystkimi i właściwie wiadomo było, kto się kiedyś w przyszłości ewentualnie do okrągłego stołu da zaprosić. To były, jakby to powiedzieć, czystki, które przygotowywały własne elity. Nie do końca sobie zdajemy sprawę, ilu z uczelni ludzi zwolniono ze szkół, tak? Ilu partyjnych, którzy na przykład wykazywali sympatię do Solidarności, zostało też usuniętych z partii albo straciło stanowiska. To było przygotowanie jakby manewru. No ale była druga rzecz ważniejsza, mianowicie, ja to podaję w tym swoim tekście, otóż w latach stalinowskich TW było mniej więcej 80 parę tysięcy. W latach 60. już nie było potrzeby, TW zarejestrowanych w Służbie Bezpieczeństwa było tam około 8 tysięcy. W 80. latach doszło do prawie 70, do 69 tysięcy, tak? Czyli poziom infiltracji w latach stanu wojennego był taki jak w latach stalinowskich, kiedy ta władza dopiero się osadzała w polskim społeczeństwie, budując struktury, no i też mając żołnierzy wyklętych, mając opozycję, tak, mając podziemie. Czyli to była taka skala wydarzeń. Czy my mamy tego świadomość? Że jeśli stan wojenny został wprowadzony, to znaczy, że druga strona wiedziała, że coś ważnego się dzieje, tak? Że ci Polacy, którzy nie wierzą w siebie, którzy jak im się dzisiaj mówi o obaleniu komunizmu, to się, co nam się mówi? No, że Gorbaczow, tak? Autorem wolności w Polsce jest towarzysz Gorbaczow. No i ta genialna grupa 40 facetów, nie wiem, tam była jedna pani, a może nawet jej nie było, przy okrągłym stole, nie 9 milionów człowiek. To się, tym się różni, ja bym powiedziała, odpowiedzialność elit w normalnych państwach, mówię tutaj o Czechach i o Niemcach, zresztą te republiki, tak, litewsko-bałtyckie, pokazują sobie ten trzymających się za rękę, ten łańcuch, tak, ludzi domagających się niepodległości. Wszędzie autorami są obywatele, żeby mieli poczucie własnej wartości. W Polsce okrągły stół. Po co? No po pierwsze po to, żebyśmy nie mieli poczucia sprawstwa, bo nam się w głowie poprzewraca, tak? Zaczniemy sobie myśleć, że Polak ma wartość, tak? Że coś ważnego zrobił, że stworzył związek i dzięki temu związkowi naprawdę, no to niemożliwe, tak? Mało, że zmienił ustrój w Polsce, to ja bardzo przepraszam wszystkich towarzyszy radzieckich, ale ja się ośmielam powiedzieć, że no pomógł w rozpadzie Związku Radzieckiego. No czy ktoś z nas tak myśli o nas samych? Nie. Widzimy tradycję Solidarności przez przywódcę, który miał nieskazitelną przeszłość, przez zdrajców, tak, którzy pokazali się, jeśli nie TW, to zmienili poglądy. I nagle to sobie daliśmy odebrać. A ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że Solidarności, ja mówię 9, bo właśnie jestem ostrożna, tak, te pewnie też mam zaniżoną samoocenę, bo w statystykach mówi się, że 10. Nie będę się targować o ten milion, niech będzie 9, to jest na pewno. Na czym polegała siła związku? Na czym polegał geniusz Polaków?
ja świadomie używam słowa geniusz Polaków, którzy założyli ten związek. Po pierwsze, po wszystkich doświadczeniach z Powstaniem Warszawskim, z 70 rokiem i ofiarami tak na Wybrzeżu, po doświadczeniach czerwca 56 roku, to naprawdę nie dwóch czy trzech facetów w Warszawie w korze wymyśliło, tylko ludzie odkryli, że jeżeli mamy zbudować strukturę własnych elit i własnej reprezentacji, to musimy wykorzystać to, co będzie najtrudniejsze do zdezawuowania. I wykorzystaliśmy związek zawodowy, bo konwencję MOK-u Polska podpisała, tak? Tu chodziło tylko o to, żeby ten związek był niezależny od partii. To się dało znakomicie sprzedać w relacjach międzynarodowych. Ale geniusz polegał też na tym, że to było, i teraz wracamy do wspólnoty, to była inicjatywa organizacji, która budowała wspólnotę niezależnie od pozycji społecznej zajmowanej w strukturze, bo tam i inżynierowie, i dyrektorzy, i kadra, i magazynier, tak? Byli w jednym związku. Mało tego, ta struktura związkowa, która była regionalną reprezentacją jakby wszystkich zawodów, sprawiała, że górnicy strajkowali za pielęgniarki, tak? Które nie mogły, a nawet związek pracowniczy pomógł, i to zdecydowanie, tym bydgoskim konfliktem, który potem był strajkiem generalnym, pomógł zarejestrować Solidarność Rolników Indywidualnych. Odkryliśmy, że ta solidarność we wspólnocie jest tak naprawdę naszą siłą. Mało tego, jeszcze bezczelnie, zamiast czytać lewicowe pisma i zrobić związek zawodowy o lewackim charakterze, to ci nieznośni Polacy wieszali portrety papieża, tak? Zapraszali duszpasterzy do odprawiania mszy i nie mieli cienia wątpliwości, że nikt nie powiedział, że związek zawodowy musi być marksistowsko-leninowsko-socjalistyczno zawodowy, tylko że związek zawodowy jest reprezentacją obywateli, którzy są zatrudnieni. No i proszę sobie przez chwilę tak uruchomić wyobraźnię i zauważyć, że po II wojnie światowej pierwsze demokratyczne wybory odbyły się od komisji zakładowej przez wszystkie szczeble i pierwsza demokratyczna reprezentacja Polaków po II wojnie światowej pojawiła się w hali Oliwii na pierwszym zjeździe Solidarności. Myśmy to zrobili. Mamy to w głowie na co dzień? Na pewno nie, tak? My chodzimy przybici, ojej, tylu mieliśmy agentów, to strasznie, nic nie zrobiliśmy. No zaraz. To jest nasza decyzja, czy będziemy w stanie myśleć samodzielnie, a nie wedle tego, co jest szalenie wygodne tym, którzy mają taką oto narrację. Konformizm, tchórzostwo, nieudolność i genialni przywódcy, tak? Którzy dzięki temu, że tak genialnie ten nieudany naród przeprowadzili z komunizmu do wolnej Polski, za to mają mandat rządzenia i prawie żadnej konkurencji. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet bracia Kaczyńscy nie byli wystarczająco dobrzy jako liderzy, tak? Jako elita, żeby mogli także mieć mandat rządzenia. Bo okazuje się, że jeśli się nie było w tym wąskim gronie, które przeprowadziło tych nieudanych Polaków, tak, do wolnej Polski, to się też na scenie politycznej bardzo, bardzo małe prawa do zaistnienia miało. Tak? Więc ja przyznam się szczerze, że ten pierwszy tekst jest jakby przypomnieniem i próbą także polemiki z taką wizją, że Solidarność to była samoograniczająca się rewolucja, że to był cud, że to była isonomia, już nie pamiętam, takie piękne słowa, rewolucja narodowa. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli przyjmiemy te słowa jako określenia, to w wolnej Polsce właściwie nie ma miejsca ani dla pamięci, tak, bo to był epizod, to było powstanie. Zaraz, to był bardzo ważny proces, w którym nie tylko tę reprezentację wyłoniliśmy na zegarek, wyłoniliśmy w demokratycznych wyborach, a wokół Solidarności w całej Polsce naprawdę rosły jak na wiosnę organizacje pozarządowe, sybiracji, harcerstwo Rzeczpospolitej, regionalne stowarzyszenia. To był nieprawdopodobny ruch obywatelski. Też jakby zapomnieliśmy, że to się działo na dole. To znaczy to się działo rękoma, umysłami, motywacjami, sumieniem i sercem zwyczajnych ludzi.
Drugi tekst jest mi bardzo bliski, no bo ja jestem socjologiem wsi, a przepraszam, jeszcze obiecałam Państwu o agendach, tak, taki mały fragmencik. Otóż byłam kiedyś w IPN-ie na takiej dyskusji na temat roli służb specjalnych i minister Siemiątkowski, teraz już naukowiec, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ale jednak były minister i człowiek związany, jak Państwo wiecie, mam nadzieję, z, jak to się nazywa, bohaterskimi reformatorami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który pomógł nam przy okrągłym stole tych nędznych Polaków przeprowadzić do wolnego kraju. Ładnie powiedziane, mam nadzieję, że Państwo to doceniacie. Otóż on na takiej dyskusji zresztą z profesorem Cęckiewiczem powiedział takie zdanie, uśmiechając się, co znaczy, że no, ja się tutaj zgadzam z panem profesorem Zybertowiczem, że, żeby zawsze pamiętać, że dziennikarze i politycy są jak agenci służb specjalnych, uwodzą po to, żeby wykorzystać i porzucić, co znaczy, że też zawsze należy z przymrużeniem oka słuchać, ale to było interesujące. Otóż on powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że oprócz zjazdu w Hali Oliwii, równolegle w siedzibie Marynarki Wojennej był zjazd oficerów prowadzących. I powiedział to na tym spotkaniu w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia przy Marszałkowskiej, że wedle jego szacunków na zjeździe była mniej więcej 1/3 delegatów, to byli ludzie, no, którzy mieli swoich oficerów prowadzących, powiedzmy to tak. I teraz tak, jestem przekonana, że jakbym zapytała Polaków, co z tego wynika, to powiedzieli, no właśnie, no beznadzieja. A ja powiadam, niebywały sukces. 70% nie było, tak? I to nie jest kwestia szklanki w połowie pustej albo pełnej. To był system, który naprawdę inwigilował obywateli, który miał monopol na awansowanie, na karanie, na wyrzucanie z pracy, tak? Miał niezliczone możliwości, żeby wymusić współpracę, który stosował zbrodnie i przemoc, nie tylko areszt, tak? Bo zabijał nieznanymi sprawcami ludzi. I w takim systemie 70% delegatów Solidarności, a na pewno wokół nich było, jakby to powiedzieć, sporo ciężko pracujących za nasze budżetowe pieniądze ludzi, nie byli tym. I sygnałem, że zjazd był elitą demokratycznie wybraną po wojnie, jest choćby posłanie do narodów Europy Wschodniej. Tak? Ono przeszło, większością głosów zostało zaakceptowane i ma wymiar historyczny. Jak my o tym nie będziemy pamiętać, to ja bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że Państwo wiecie, że ani Rosjanie, ani nie, znaczy Rosjanie to będą pamiętać, tylko nie będą o tym mówić, ale inne narody europejskie na pewno o tym pamiętać nie będą. I pomagać nam wiedzieć, żeśmy sobie poradzili z trudnymi sprawami, też pomagać nam w tym nie będą. A jeśli chodzi o solidarność rolników indywidualnych, bo to właściwie dzisiaj już nie traktujemy tego jako wielkiego sukcesu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że oni walczyli o związek do 12 maja 81 roku. To jest właściwie zdumiewające, że władza tak długo nie chciała zgodzić się na rejestrację Solidarności Rolników Indywidualnych. Jak Timothy Gordon Ash przyjechał, bo tam były te strajki rzeszowsko-ustrzycko-rzeszowskie, tak? A jak przyjechał do Rzeszowa, to powiedział, że to jest niemożliwe, żeby robotnicy współpracowali z, no bo oczywiście te kategorie marksistowskie, z rolnikami, bo jest sprzeczność interesów. A jednak współpracowali. Tam przyjeżdżał Gwiazda, tam przyjechał Wałęsa, tam była pani Staniszki, tam był prezes Sternachowski, tam byli, już pomijam duszpasterze, bo oni zawsze biernie z rolnikami stali, że tak powiem, i pomagali. To był Rólewski w Bydgoszczy, to był strajk ostrzegawczy i ostatecznie 12 maja związek został zarejestrowany. I pytanie, które ja stawiam w tym drugim tekście, dlaczego tak długo władza się bała? Albo władza pamiętała, co było 30 lat wcześniej. Bo to jest tak, że my zapominamy, my tego nie wiemy, ale ci, którzy chcą nami rządzić, to oni naprawdę wiedzą, jaki jest rozkład sił. Co oni pamiętali? Ano, oni pamiętali, że wieś i chłopi to była jedyna grupa społeczna, która z komunizmem wygrała, bo nie dała się skolektywizować i wygrała wojnę o spółdzielnie produkcyjne. Dzisiaj dzięki IPN-owi mamy dokumenty z lat 50., kiedy ten proces kolektywizacji próbowano na polskim popie wymusić. Ja tutaj też cytuję. I dopiero z tych dokumentów, czyli z meldunków służby, nie służby, to wtedy był Urząd Bezpieczeństwa, czyli UB,
do centrali, wiemy, że w gminie Śmiłowice 300 kobiet wyszło ze sztandarami i nie pozwoliło zaorać miety, tak, ze śpiewem Serdeczna Matko. W gminie tej i tej powiesił się chłop, bo powiedział, że woli się powiesić, niż pójść do spółdzielni. Że wśród aresztowanych w 1953 roku 25% to byli średnio rolni, a 25% to byli kułacy, czyli połowa aresztowanych w 1953 roku w Polsce to byli ludzie aresztowani w związku z próbą wymuszenia spółdzielni produkcyjnych na polskim chłopie. A czy państwo pamiętacie, bo to nie chodzi o Mikołajczyka, ja w ogóle nie mówię o literach i o gwiazdach, o gwiazdorach, o guru. Oni mnie mniej obchodzą. Mnie obchodzą ludzie, którzy zrobili coś swoją intuicją i swoją głową, tak? Nawet jeżeli przywódcy nie byli tacy rewelacyjni, jak nam się wtedy wydawało. A nam się wydawało, że dobrze, sobie świetnie radzą. No i dobrze. Ale wracając do tej pamięci, której nie mamy, tak? I o której na Wieśniak jest dzisiaj symbolem, no właśnie. Pierwszy był Wieśniak, potem był Mocher, a potem Pisio, tak, w tej samej grupie, czyli symbolem tego gorszego świata, o którym trzeba źle myśleć. Ale Wieśniak tam się znalazł na początku, bo się mówi, że on w ogóle nie ma żadnych osiągnięć, żadnych tam patriotycznych. No to przypomnijmy sobie 47 rok, tak, są wybory, jest jedyna opozycja, czyli PSL Mikołajczyka i mnie nie obchodzi Mikołajczyk, czy on był doskonały, czy niedoskonały, bo wymagać od polityka, żeby był doskonały, a jeszcze od faceta, przepraszam, to jest naprawdę przesadzam. Rzecz jest nie w doskonałości, tylko w sensownym działaniu, a to się przypadkiem może zdarzyć nam wszystkim. No teraz, żeby było uprzejmie, to powiem nawet kobietom. Ale wracając do tej sytuacji, o której chciałam powiedzieć na serio. Otóż to jest tak, że do bloku demokratycznego tylko PSL nie przystąpiło, chociaż były duże naciski. Przed wyborami, jak państwo wiecie, sfałszowanymi, ponieważ wygraliśmy te wybory, znaczy wygrało PSL, tak? Trzeba je było sfałszować. Przecież było ponad 100 osób znanych z nazwiska działaczy, których normalnie pod stodołą rozwalono, nikt się tam nie patyczkował z wyrokiem. Były aresztowania kandydatów na listach PSL-u, ponad 100 osób. 2000 aresztowanych działaczy w terenie, tak? To były represje. A proszę pamiętać jeszcze, jak pisze pan profesor Zglewski, że nie byłoby żołnierzy wyklętych i partyzantki bez wsi, tak? Bo przecież to się działo dzięki temu, że ktoś ich żywił, że ktoś ich ukrywał. Ktoś ich wydawał też, tak? Ale to jakby wszędzie. Zglewski w ogóle pisze, że na wszystkich szczeblach od oddziałów partyzanckich do dowództwa wieś była reprezentowana, czyli była tam. I potem są wybory, władza wie, że je przegrała. Powstaje ZSL, PSL przestaje istnieć po ucieczce Mikołajczyka. Czy wiecie państwo, jak zachował się normalny polski chłop? W PSL-u Mikołajczyka z legitymacjami w czasie, kiedy były wybory, było 800 tysięcy członków. Ja bym chciała dzisiaj zobaczyć partię, która ma z legitymacjami tylu członków. Jak powstało ZSL, zostało niewiele ponad 100 tysięcy. I nikt nie wzywał, bo liderzy siedzieli w PSL-u albo wyjechali, albo uciekli, tak? Normalny Polak, tak? Ten, który nie wie, ile jest wart, on z tej partii się wypisał i się wtedy do ZSL-u nie zapisał. Więc moim zdaniem, i to tutaj piszę, to było troszeczkę tak, że władze obawiały się Solidarności Rolników Indywidualnych, bo się obawiały, że na bazie tej Solidarności odtworzona zostanie prawica zakorzeniona w chłopskiej, chadeckiej tradycji. Bo jakbym była komunistą, to też bym się tego spodziewała. A myśmy to zmarnowali. No ale ma być dobrze o Polakach. I ostatnia rzecz. Ja powiedziałam o tej bolesnej prawdzie. Otóż ja sobie w tym felietonie pozwoliłam na taką uwagę, że tak, to jest bolesne odkrycie. Ono zresztą, myślę, że boli bardzo wielu ludzi Solidarności dzisiaj, kiedy się okazało, że z tamtej wspólnoty, która łączyła dyrektorów z magazynierami, tak? Pielęgniarki z górnikami, rolników z pracownikami, że z tej wspólnoty dzisiaj bardzo wielu ludzi Solidarności mija się na odległość trzech przecznic, tak, żeby ze sobą nie rozmawiać, bo znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznego podziału, nie postkomuna, postsolidarność, tak? Tylko w łonie ludzi Solidarności. Ale nawet ten ból, ja bym powiedziała, współczesny i ten ból, który dzięki IPN-owi jakby
i temu, co dzięki pracy historyków i archiwistów dzisiaj wiemy. Dotyka bardzo wielu ludzi, którzy nie tylko się zaangażowali, ale którzy mają świadomość, że to była, że to było duże osiągnięcie milionów, nawet nie setek tysięcy, tylko milionów polskich obywateli, dorosłych. Tak? Ja próbuję w tym króciutkim felietonie napisać tak. No tak, po pierwsze dzięki temu szefowi oficyny wydawniczej Rytm, zresztą nagradzanemu, chcę Państwu powiedzieć, po 89 roku. Nawet jakiś medal, jeszcze nim to było wiadomo, o ile dobrze pamiętam, wiceminister obrony, a dzisiejszy prezydent wręczył temu człowiekowi. To zresztą oficyna Rytm wydała książkę o Lechu Wałęsie, Lata Nadziei, takim dziwnym zrządzeniem losu, tak jak przygotowywany był okrągły stół. Więc to nie były przypadki. Ale jak tak uważnie pomyśleć, to po pierwsze, jeśli on chciał w podziemiu być szefem podziemnej oficer służb bezpieczeństwa, nie TW, tylko oficer, tak? To zresztą historyk Dołogarski mówi, że to jest bardzo zabawne, dlatego że jak robili nielegała, no znamy innego nielegała, tak podobnego, czyli pana Tomasza Turowskiego. Jak zrobili z tego pana Bękalskiego nielegała, to zostawili mu imię i wszystkie dane, tak? Tylko biografię zmienili. Więc jakby tak poszperać, to może by się dało odkryć, że takich przypadków było więcej. Ale wracając do niego, przecież on musiał wydawać antysocjalistyczne książki, tak? Niby on był ich, był szefem oficyny, ale żeby w podziemiu mieć coś do powiedzenia, a sprawnie sobie radził. Tak wyjątkowo się zdarzyło, że nie miał wpadek. Inne wydawnictwa miały, on nie miał. Ciekawe, prawda? Więc był dobrym opozycjonistą. Ale on musiał wydawać książki i musiał wydawać publikacje, które były antysocjalistyczne. No to ja sobie złośliwie mówię, to był nasz sukces, tak? Dobra, pracujesz dla nich, ale robisz to, co my ci każemy. Mówię o tym, drodzy Państwo, że po pierwsze, jeśli sobie uświadomimy, że przeciwnik był bardzo poważny, bo to była i zależność od obcego imperium, i totalitarna doktryna, i bardzo rozbudowane służby, i Polska po niby wygranej, ale przegranej w gruncie rzeczy, bo nie decydowała o zbyt wielu sprawach II wojny światowej, po Katyniu, po Obławie Augustowskiej, po 20 tysiącach wymordowanych, bo mniej więcej tak jest w albumie Śladami zbrodni dr Łabuszewski ocenia, że straty podziemia niepodległościowego po wojnie są porównywalne ze stratami Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej, że to jest kilkanaście tysięcy zamordowanych, tak? Globalnie. No, ja bardzo przepraszam, ale to nie jest bagatelne doświadczenie w sytuacji, w której w innych krajach w tym momencie już wojny nie było, tak? Myśmy tą wojnę mieli do 50. któregoś roku, ona się toczyła. Więc jak my poważnie traktujemy, że to było dramatyczne doświadczenie naszego narodu, i ja bardzo przepraszam, ale myśmy sobie z nim poradzili, nawet z tym stanem wojennym, tak? Bo on się zaczynał pod hasłami, że Solidarności nigdy nie będzie. Jest dzisiaj okrajona, osłabiona, lekceważona, wyszydzona. Dlaczego? Dlatego, że też jest mechanizmem kontrolnym władzy. To nie jest przypadek, że ataki na Związek i obrażanie Związku to był okres, kiedy szła wielka prywatyzacja, tak? Bo związkowcy byli w zakładach, oni wiedzieli, co tam się dzieje. No więc jaki był ich wizerunek w mediach, tak? Roszczeniowi, cwaniacy, chcą się załapać i tak dalej, a związek to socjalizm, no związek zawodowy to socjalizm, więc nie należy do tak? Dobra, jest taki pan, o którym też tutaj pisze, uwodziciel, nie tylko Bałwani Tusk, ale Janusz Korwin-Mikke, wszystkich zwolenników Korwin-Mikke, przepraszam, ale nie zmienię swoich poglądów. To było bardzo użyteczne wtedy, ponieważ likwidowało mechanizm kontrolny obywatelski, tak? Bo Związek Zawodowy jest jedną z instytucji, która kontroluje na przykład szefów firm, tak? Znaczy, żeby nie ma takiej władzy, która niekontrolowana, nie deprawuje się błyskawicznie. Więc Związek Zawodowy jest jedną z instytucji obywatelskich. W normalnych krajach funkcjonuje, jest silniejszy, jest słabszy, ale nie tak słaby jak w Polsce. To było bardzo wygodne wtedy, tak, żeby Związek Zawodowy przestał mieć wizerunek wiarygodnej siły. No i tak się stało. A wracając do poczucia własnej wartości. Nic dziwnego, że jeżeli sobie to opowiadamy taką smutną historią od klęski do klęski, tak? Z jednej strony bardzo dowartościowywując zło przeciwnika, najczęściej, przepraszam, przymiotnikami, epitetami, ale nie zawsze przemyśleniami,
a z drugiej strony nie wyprowadzamy z tego wniosku, no to jeśli on jest tak, a był i jest tak poważnym przeciwnikiem, to może to, co nas spotkało i to, jak sobie z tym poradziliśmy, zobaczmy oczyma nie przegranych, tylko świadomych, że tam jest pewne osiągnięcie. Ostatnio mi się zdarzyło rozmawiać, dobrze, mówię tylko o książce, a nie o tożsamości narodowej, ale przy okazji ta tożsamość narodowa też jest. Zdarzyło mi się rozmawiać, byłam na takim spotkaniu z młodymi ludźmi przy parafii, znaczy na Floriańskiej, czyli Świętego Floriana na diecezji praskiej. I powiedziałam dla mnie rzecz oczywistą o Katyniu i potem taki młody człowiek do mnie podszedł i powiedział, wie pani, mnie by to do głowy nie przyszło, żeby tak móc o Katyniu powiedzieć. A ja powiedziałam dla mnie rzecz oczywistą, bo powiedziałam tak, pamiętamy Katyń i wspominamy, mając poczucie, że musimy to robić, bo to jest cierpienie, bo to jest ofiara, bo to jest dramat, bo to jest kłamstwo założycielskie PRL-u. Ale czy mamy świadomość, że pamiętając o Katyniu i wykonując to wszystko, cośmy jako takie ułomne państwo po 89 roku zrobili, a zrobiliśmy bardzo dużo, wygrywamy z oprawcami. Bo przecież Katyń jest symbolem pewnych cech polskiego społeczeństwa, na których można budować tożsamość narodową, ja wiem, że to zabrzmi może zdumiewająco, ale tożsamość narodową obywateli świadomych swojej wartości. Ponieważ po pierwsze, oni nie zginęli dlatego, że w szale i w amoku komuniści ich zamordowali, tylko po bardzo systematycznej pracy sprawdzającej, czy oni rokują nadzieję na przystosowanie się do socjalizmu. Oni nie rokowali nadziei, to na wyroku zostało napisane. Czyli oni zginęli za antykomunizm. I takich mamy pamiętać. Bo gdyby nie byli antykomunistami, to by nie zginęli. Czyli to były ofiary, że tak powiem, komunizmu, który sprawdzał polskie elity, które się ewentualnie nadają. A po drugie, jako założycielskie kłamstwo PRL-u, oni mieli być w tych dołach anonimowi, a jak już Niemcy rozkopali, to mieli być anonimowymi ofiarami okupacji hitlerowskiej. Przecież to było wiele lat, kiedy pamięć i takie, powiedziałabym, dramatyczne próby, w których rodziny razem z kościołem próbowały, tak, na nagrobkach albo na tablicach w kościołach połączyć datę 40 z Katyniem. Nie 41, a jak 40 to nie Katyń, tylko na wschodzie, tak, żeby gdzieś jakiś ślad tego, jak to było naprawdę. To były rodziny kresowe, tak, które wiedziały. No ja mam akurat korzenie kresowe, to ja pamiętam, jak piszę o tym zresztą w tej książce, że jak wróciłam po pierwszej lekcji historii w Chorzowie do domu i powiedziałam to mamy, mama, przecież tu nic nie wiedzą, tak? Przecież okupacja się dzieje za pierwszego Sowieta, za Niemców, za drugiego Sowieta, a oni mówią, że tylko niemiecka. No mama przywróciła mnie do porządku dosyć szybko, ale to było jakby w takiej kresowej pamięci przechowywane. To byli nauczyciele, którzy mieli odwagę uczyć tak, że to byli bohaterowie, tak? Bo za zamówienie prawdy o tym, co się wydarzyło w Katyniu, były represje. Byli tacy, którzy życie oddali, bo akurat byli ekspertami, tak, w Krakowie i próbowali przechowywać dokumenty. No i byli historycy i byli ludzie, którzy przez te, to nie było 5 lat, tak, tylko to było 40 lat, przechowali tą prawdę. Mało tego, to polskie państwo, które wcale nie było bogate, wybudowało tam cmentarz, zrobiło ekshumację, robi ekshumację do dzisiaj. Te anonimowe ofiary, które, o których mieliśmy zapomnieć, to miał być nawóz historii, mają imię, nazwisko, stopień wojskowy i tam w tej Rosji są, tak? To przecież jest osiągnięcie polskiego państwa. Bo to jest dowód, że my tego nie zapominamy, że Polacy mają tak dziwny obyczaj, że swoje ofiary nawet tam odkryją. Ja pamiętam ten przypadek w Bykowni. No, w Bykowni nie ma takiego ewidentnego cmentarza związanego z tak zwaną zbrodnią katyńską, ale tam odkryto w czasie ekshumacji grzebek taki plastikowy, na którym przed zamordowaniem jeden z oficerów wyraźnie igłą wydłubał w tym grzebyku swoje nazwisko, słusznie sądząc, że on trafi do dołu, tak, i śladu po nim nie będzie, ale na grzebyku plastikowym, nawet po 40 latach, jego nazwisko przetrwa. Jak on musiał ufać Polakom i jak on musiał ufać polskiemu państwu, jeśli to zrobił, tak?
To znaczy, że on przekazywał w przyszłość komunikat: kiedyś mnie znajdziecie i ja wierzę, że mnie znajdziecie. I najdziwniejsze jest to, żebyśmy go znaleźli. Bośmy tam pojechali, wysłaliśmy tam ekipę, znaleźliśmy ten grzebyk i on już nie jest anonimowy. Czy my naprawdę musimy sami siebie dołować? Czy nie wystarczy, że mówią to inni? Czy ta książka Przemyśleć Polskę to jest taka prośba o to, żebyśmy zobaczyli samych siebie, nie patrząc na błędy liderów, nie patrząc na elity, za które mniej czy bardziej, ale no czasami ja się też wstydzę, tak? Nie patrząc na takie, powiedziałabym, upadki i spektakularne błędy, tylko patrząc na samych siebie. Jest tutaj też historia, taki tekst o powinnościach polskich katolików, w których ja przypominam batalię o ochronę życia poczętego. Przecież na początku lat 90. przecież to jest fenomen europejski, tak? Dzisiaj budzi się Europa, budzi się Francja, budzi się Unia Europejska, jeden z nas, nawet są podpisy, aborcja eugeniczna zaczyna docierać do ludzi także w Polsce, że to nie jest tak, a rzecz bagatelna. W tamtych latach, na początku lat 90. większość Polaków była uformowana w PRL-u. Opinia Polaków na początku lat 90., kiedy ta ustawa przeszła w Sejmie, w większości była za aborcją na życzenie, tak? A propos czapki z głów przed tymi elitami katolickimi, które to przeforsowały. Pamiętacie Państwo, może młodsi nie, ale starsi pamiętają, że nic nowego, wtedy byli czarni, tak? To był niesamowity atak na Kościół. Czarni wyprzedzają, znaczy zajmują miejsce czerwonych, zaglądają pod kołdry, no bo Kościół stał za tą inicjatywą. Oni to zrobili. Mamy ustawę, tak? Mamy w Konstytucji kobietę, mężczyznę. Uszanujmy to, na czym możemy budować. Zamiast pogłębiać w sobie przekonanie, że nic nam się nie udało, a już tacy jesteśmy beznadziejni, że trzeba tej beznadziei stawiać pomniki. No, minęło 45 minut, więc właściwie powinnam zakończyć, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o kilka rzeczy już niezwiązanych z książką. No, nie ukrywam, do której oczywiście przeczytania Państwa zachęcam, chociaż powiadam, no nie jest to spójna, tylko to jest suma. No, ostatnia część jest poświęcona Smoleńsku, znaczy katastrofie pod Smoleńskiem i zaczyna się od takiego mojego tekstu z 2005 roku, który napisałam tuż po wygranych przez PiS wyborach i w którym przewidziałam poprawkę z wyborów. Ja kiedyś pisywałam do Powściągliwości Pracy i redaktor naczelny ksiądz Sylwester Terwencki zawsze do mnie mówił: tak, pani Barbara, niech pani uważa, co pani pisze, bo to się wszystko sprawdza, co pani pisze. Więc ja uważałam, tak, ale do Arkam w 2005 napisałam, że to, co się dzieje w mediach, a to był jeszcze czas przed rządem Martinkiewicza, to był taki moment, kiedy jakby dopiero dyskutowano, że nie będzie popisu, tak, którego się wszyscy bali. I ja tam, analizując tylko to, co się dzieje w mediach, wyraziłam no, dosyć jednoznacznie przekonanie, że dojdzie do poprawki z wyborów i że elity namówią Polaków do tego, żeby lepiej zagłosowali, tak? I to jest to poczucie własnej wartości, bo gdyby je mieli, to by nie poprawiali wyników wyborów, bo by wierzyli, że wybór, którego dokonali, był słuszny. Ale jeśli są niewiele warci, tak? Jeśli okrągły stół dał im wolność, jeśli wszystko, co dobre, to od kilkunastu liderów, tak? A nie oni, no to posłuchają. Ja wiem, że to jest, może się wydawać, prosty sposób, ale ja będę się przy nim upierać. Niech inni zajmują się służbami, niech inni zajmują się procesami prywatyzacyjnymi, no musi być specjalizacja. Ja z tego, co z psychologii społecznej i z analizy wydarzeń dla siebie odkryłam jako ważne, to jest głębokie przekonanie, a to możemy zrobić pracując nad sobą, to znaczy nad własnym sposobem myślenia. Wtedy przestaniemy się denerwować. Znaczy ja w tej chwili w mediach bywam rzadko, ale w programie Bliżej, nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał starciu z profesorem Sadurskim właśnie po drugiej konferencji smoleńskiej, kiedy on wygłaszał te wszystkie monologi tam. No jacy to są ci profesorowie tam Smoleń, no w ogóle, to Państwo wiecie. A ja muszę powiedzieć, że patrzyłam na niego, ja się coraz bardziej denerwowała, ja byłam absolutnie spokojna, a potem mi młodzi ludzie po tym programie do mnie podchodzili i mówili, że podziwiają mój spokój. Nie był spokój, ja miałam po prostu nieprawdopodobną poczucie własnej wartości, bo ja byłam pewna, że on się myli, tak? Nie miałam cienia wątpliwości. A przecież mam wszystko.
wszystkie wady, tak? Bo jestem nie młoda, niewykształcona, no on jest profesorem, nie z wielkiego miasta, bo urodziłam się w Chorzowie. On wykłada nie tylko w Warszawie, ale w Australii i w Wiedniu i w ogóle ma wszystkie przewagi, ale nie miał racji. Po prostu nie miał racji, więc nie było się czym denerwować. Ja się nie zdenerwowałam, on się zaczął denerwować. I ten środek chciałam, że tak powiem, zaproponować. Także Państwu, zresztą myślę sobie, że niezależnie od tego, że odwiedziłam Państwa tutaj w Berlinie, to my sobie jesteśmy wzajemnie bardzo potrzebni, tak? To znaczy jesteśmy potrzebni, bo łatwiej jest być Polakiem na migracji, jak polskie państwo sobie nieźle radzi. Czas Jana Pawła II, czas popularności z powodu Solidarności, tak? To był czas także dla polskiej migracji lepszy, ponieważ łatwiej było mieć poczucie własnej wartości, nie będę mówiła, że w Niemczech, tylko powiem, że w Szwecji, bo tam mam rodzinę, łatwiej było mieć to poczucie własnej wartości wtedy, kiedy tak. No dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której kompromitacja śledztwa smoleńskiego to jest fakt polityczny, tak? To nie jest przypadek moim zdaniem, że pan profesor Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, w pewnym momencie próbował zaproponować debatę, bo on ma bardzo wysoką pozycję w środowisku naukowym międzynarodowym. I on na pewno lepiej niż inni wie, że także w środowiskach naukowych, tego się nie powie nigdy wprost, tak? ale z całą pewnością myślący polski naukowiec czuje, co o takim prowadzeniu śledztwa w sprawie tragedii, w której zginął no, prezydent dowództwa, no nie będę wymieniać, wiadomo, tak? Jak funkcjonuje środowisko naukowe, tak? Ja na konferencji tej drugiej smoleńskiej w części socjologicznej cytowałam odpowiedzi przewodniczącego Komitetu Mechaniki. Już nawet nie chodzi mi o tych rektorów, którzy przywracali do porządku, ale tych, do których zwracali się profesorowie, bo ta konferencja smoleńska, ona jest konferencją organizowaną przez środowisko profesorów za własne, prywatne pieniądze, które absolutnie niezależnie, tak? I to jest inicjatywa, w której referaty przechodzą normalną procedurę recenzencką. I to jest sytuacja, w której ja w tym referacie cytowałam na przykład takie zdanie, w którym prośba o to, żeby Komitet Mechaniki, tak, czyli w którego obszarze zainteresowania są problemy naukowe związane z prowadzeniem wyjaśniających prac eksperckich, tak, odpowiada, że to nie mieści się w przedmiocie, w obszarze jego zainteresowań, a nawet jakby się mieściło, to wymaga czasu i pieniędzy. No słowo daję. Takie zdanie w odpowiedzi na list profesorów, którzy proszą o dotację takiego projektu. Więc ja myślę, że wracając do tej wspólnoty, którą jesteśmy niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, i to jest wspólnota nie tylko wartości i tożsamości, ale interesów, w najlepszym tego słowa znaczeniu, tak? To ona polega na tym, że może my czasami będziemy chcieli na Państwa liczyć, tak? Żebyście nam pomogli w opinii publicznej Europy radzić sobie z trudnymi problemami. No a my mamy tylko taki drobiazg do zrobienia, żebyście Państwo się lepiej czuli. Czyli musimy tak zbudować świetną gospodarkę, suwerenne, sprawne państwo, wyeliminować korupcję, zrobić dobrą scenę polityczną i ja powiem jak dla Polaków, drobiazg. Dziękuję bardzo i przejdziemy do pytań. Ja mam pytanie nawiązujące do tego tematu. Świadomość społeczna. Jak obecnie w Polsce jest tą świadomością społeczną? Jeśli patrząc na przykład na podstawie dwóch przykładów. Pierwsze wybory, gdzie to frekwencja wyborcza jest na poziomie 44%. Drugi przykład, referenda, które się odbywają w kraju, gdzie jest trudno osiągnąć często poziom uznania tego referendum za ważne. I co się musi stać, co należy robić, żeby tę świadomość po prostu troszkę zmienić, pewnie delikatnie? Znaczy na serio odpowiadając na to pytanie, to powiem tak. Jeśli chodzi o referenda, to proszę pamiętać, że mobilizacja przy zbieraniu podpisów ogarnęła miliony Polaków, bo w sumie to było 450 000 projekt ustawy o aborcji eugenicznej, żeby jej nie było. Prawie milion referendum związane z sześciolatkami. Ponad 2 miliony emerytalne, tak?
i bardzo profesjonalna reakcja władzy. Przecież my jesteśmy partią jedynie słuszną, jedynie... I to jest profesjonalnie zrobione, znaczy to jest wedle reguł psychologii społecznej, dlatego że chodzi o to, żebyśmy się czuli bezradni i bezsilni. I żebyśmy uwierzyli, że nic nie możemy zmienić. I to jest pośrednio odpowiedź na pana pytanie. Ta frekwencja niższa w tej chwili jest pochodną sytuacji, w której udało się z jednej strony politykom ubezwłasnowolnić postawy obywatelskie na takiej zasadzie, że nawet jak wybierzecie, to wybierzecie platformę, a ona i tak będzie inna, tak, niż myślicie, że będzie. Tak? Ja nawet paradoksalnie chcę państwu powiedzieć, że ta sytuacja ostatnich lat, która źle wpływa na frekwencję, to jest sytuacja w dużej mierze pochodną tego, że naprawdę udało się przekonać część moich rodaków, genialnych, ale słabych czasami, tak powiedzmy sobie uczciwie, że jeżeli się wybierze wysokich, przystojnych, piękne kobiety z tytułami naukowymi, którzy są światowi i znają języki, to nie trzeba ich kontrolować. I nie trzeba referendów, bo oni mają lepsze pomysły. I jeśli ma się do tego media, tak, a proszę pamiętać, że po PRL-u to nie jest trudno odtworzyć tamte zachowania, to znaczy odtworzyć zachowania, w których polityk i dziennikarz w jednym stali domu, tak, i wcale się nie kłócili, tylko tworzyli taką bezpieczną, niekontrolowalną atmosferę, że oni rządzą lepiej. To się musi przekładać na osłabienie obywatelskich motywacji, bo po pierwsze Polacy się czują, i to widać w sondażach, że i to, rośnie ten wskaźnik, że nie mają wpływu na rzeczywistość, tak, że i tak nie mam wpływu na rzeczywistość, a po drugie, że nawet jeżeli wybiorę, to się okaże po kilku latach, że tych zawodów, powiedzmy sobie szczerze, tak, prezydent Lech Wałęsa, tak, no, rządy, nawet AWS dzisiaj, którego, ja bym powiedziała, zasługą ogromną jest powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, też o czym zapominamy, że to była wola obywateli, on by nigdy nie powstał, gdyby nie poglądy obywateli, bo elity były temu zdecydowanie przeciwni. Ale rzeczywiście ten poziom rozczarowania taki jest. Chociaż muszę panu powiedzieć, że doktor Tomasz Żukowski, politolog, który analizuje frekwencje w różnych krajach, mówi, że w Stanach Zjednoczonych frekwencja wyborcza jest w granicach 50%, czasami troszkę więcej, czasami nie. I on może się ode mnie nauczył, tak też mówi, że my mamy amerykański poziom obywatelskości, co chyba nie jest obraźliwe. Ale faktem jest, że odpowiem panu 89 rokiem, bo to też jest taka opowieść, która buduje poczucie własnej wartości. Nie wiem, czy państwo wiecie, w pierwszej turze wyborów, kiedy można było wybrać do Sejmu tego kontraktowego, te 35%, młodzi pewnie nie do końca wiedzą, jak to było, ale myśmy mieli tylko w puli 35% miejsc możliwość wybierania między kandydatami komitetów obywatelskich i partyjno-rządową tą. To była lista krajowa, która padła. W pierwszej turze było 62% wybierających, frekwencja była 62%. Żeby być wybranym do Sejmu, trzeba było mieć poparcie ponad 50% głosów. Takie poparcie uzyskali tylko kandydaci komitetów obywatelskich. Wybraliśmy tylko te 35. Po 2 tygodniach trzeba było dobrać już, tak? Nie trzeba było 50%. Do wyborów poszło 20%. Proszę zwrócić uwagę, że to jest odpowiedź, kiedy ludzie chodzą do wyborów. Jak mają świadomość, że wybierają i wiedzą, kogo wybierają. Ilu dzisiaj, ludzi, którzy nie śledzą tak uważnie jak państwo, tak? Tego, co mówią, a co robią politycy. Nie szukają na portalach wiarygodnej oceny przebiegu wydarzeń. Mają mieć poczucie w wyborach, że wiedzą, na kogo głosują przy takiej medialnej obsłudze kampanii wyborczej, kiedy się przywiązuje wagę, nie wiem, do krawata, tak, do miny, do jakiegoś zdania, a w ogóle się nie robi analizy realnego programu, a nie tych sloganów wypisanych, tak, nie róbmy polityki, budujmy mosty. No, przepraszam, to jest... Normalnie, profesjonalny dziennikarz roznosi to w drobny mak, tak? I to roznoszą to wszyscy. No to nie, znaczy ja z tego, co mówię, wynika, że ja mam poczucie, że jeżeli gdzieś jest potencjalna szansa na obywatelskie społeczeństwo, to nie w elita, tylko w społeczeństwie.
ale to nie jest tak, że ono nie może funkcjonować bez swoich elit. Czyli mówiąc krótko, ono potrzebuje swoich reprezentantów, tak? Ono potrzebuje, i to się pomału dzieje, tak? Niezależni dziennikarze, politycy, tak? Portale i tak dalej. Czyli ten proces trwa. To jest właściwie tyle. I czy ten proces trwania na tyle się zmieni, że w najbliższych wyborach parlamentarnych to społeczeństwo troszeczkę inaczej wybierze? Dlatego to pytam, dlatego uzupełniając to pytanie o elitach. Prezes Jarosław Kaczyński w najnowszym czasopiśmie w sieci sformułował jasne stanowisko w stosunku powrotu Adama Bielana do PiS-u. Powiedział, że Adam Bielan nie ma szans powrotu. Czyli jak pani ocenia szanse i co pani zdaniem powinno, jak powinna następować współpraca PiS-u z innymi małymi ugrupowaniami, które były bliżej, były w PiS-ie, czy są poza PiS-em, obojętnie jak to nazwać, jaką strategia powinna być, aby te najważniejsze, najbliższe wybory były rzeczywiście wygrane? Ja powiem tak, odpowiem sprytnie. I w pełni świadomie będę się migać w tym moim sprytnie. Gdybym wierzyła, że Biega zbawi Polskę, to bym włożyła wysiłek w to, żeby mówić, że to, że on przyjdzie do PiS-u albo nie przyjdzie do PiS-u, ma jakieś znaczenie. Szczerze mówiąc, moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. W ogóle bym się takim problemem nie zajmowała. Natomiast to, co wydaje mi się naprawdę ważne, to uświadomić sobie, że dzisiaj sytuacja jest mniej więcej taka. Co jest sukcesem, który chciałabym, żebyśmy zauważyli? Otóż nie udał się pewien plan, a ja nie mam wątpliwości, że to plan bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, stworzenia kordonu sanitarnego wokół PiS-u na trwałe, który będzie utrzymywał poparcie dla tej moherowo-wsteczno-tradycyjno-pisiorowskiej, beznadziejnej, widzicie Państwo ten grymas, beznadziejnej partii politycznej, góra na poziomie 17-18%. Ale nie zlikwidować, dlatego że dla demokracji w Polsce, którą trzeba na salonach europejskich pokazywać jako realną, no to opozycja prawdziwa jest potrzebna, tylko taka, żeby nigdy nie zdobyła władzy. I ten kordon sanitarny z tym naznaczaniem, wykluczaniem, tymi wszystkimi obelżywymi słowami, my często na to reagujemy emocjonalnie. Jak oni tak mogą? No nie, oni muszą, tak? Bo to taki jest plan. Oni to robią profesjonalnie, a nie emocjonalnie. To jest profesjonalnie robiona polityczna robota, tak? Żeby utrzymać opozycję jako realnie istniejącą, ale bez szans na władzę. No i proszę zwrócić uwagę, że pomijając wszystkie nazwiska, bo ja nie będę mówiła tu polityki X czy Y, tylko będę mówiła o jedynej realnej opozycji. Nazwijmy PiS jedyną realną opozycją, bo to widać w głosowaniach i widać w decyzjach, że jeżeli jest w Sejmie jakaś partia, z którą rządzący się nie zblatują po wyborach i ona nie tknie tego, co się działo przez minione lata, jedyną partią, która tknie, jest PiS, tak? Cała reszta jest gotowa, przygotowana w blokach startowych do tego, żeby założyć koalicję. Otóż ten zamiar się nie udał. I ja bym powiedziała, że nie udał się z bardzo wielu powodów, bo po pierwsze, ja do tego przywiązuję wagę, wszystkie konferencje Alternatywa, na które udało się zaprosić ekspertów spoza wąskiego grona doradców PiS-u i tam rozważano wiele ważkich kwestii gospodarczych. Z stanem budżetu, z oświatą, tak, z służbą zdrowia i tak dalej. To się były konferencje Alternatywa. Potem był wniosek konstruktywny wotum nieufności dla profesora Glińskiego. Państwo może nie wiecie, ale on jednak przez dwie kadencje przez socjologów był wybrany na szefa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Czyli dla wielu socjologów to jest firma, tak? I nagle taki człowiek staje się tak zwanym technicznym kandydatem PiS-u na premiera. Zupełnie niezłe przemówienia, dobra debata i to dotarło do tych niezdecydowanych, którzy nie wiedzą. Potem mamy te cząstkowe wybory Podkarpacie Elbląg Rybnik, który się okazuje, że platforma, która mówi, to my nie mamy z kim przegrać, no jednak może przegrać, tak? Czyli psychologicznie kordon sanitarny wokół PiS-u trzeszczy, tak? Okazuje się, że można przejść i wrócić, a nie zjedzą, tak? Jak się przejdzie tam do tych pisiorów, to nie zjedzą, tylko można sobie pospacerować.
I nagle się okazuje, że nie tylko zrównuje, ale w sondażach, bo ja nie mówię, że te są wiarygodne, te są niewiarygodne, ale średnia wyprowadzona z sondaży pokazuje, że coś drgnęło w ocenie sytuacji politycznej i może być tak, że w sondażach Platforma ma przewagę. Z tego nie wynika i mówię w pełni świadomie do Klubu Gazety Polskiej, że tytuły w Gazecie Polskiej codziennie oszałamiająca, gigantyczna przewaga PiSu nad Platformą, to jest oczywiście kontrproduktywne, tak? Bo... My ja to wpływu nie mamy. A ja tak, a dlaczego mam nie powiedzieć? No powiem szczerze, co myślę teraz. Otóż, bo problem polega na tym, że to, co się dzieje w poparciu wyborczym, pokazuje, że Platforma była napęczniała poparciem wyborców dzięki temu, że głosował na nią elektorat, były elektorat SLD. Bo teraz jak Platformie spada, to wyraźnie przybiera SLD. Czyli można powiedzieć, wracają do macierzy, tak? Niektórzy wyborcy Platformy. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o... No, pewnie tam... Nie będę komentować, bo jakoś tak nie budzi moich pozytywnych kobiecych emocji. Do tego jeszcze mam prawo, dobrze. Natomiast wracając do sytuacji, tak, to jest problem, w którym też przemyśleć sytuację polityczną oznacza zrozumieć, że to wciąż jest potencjalna koalicja z pseudoopozycyjnych, że tak powiem, sojuszników Platformy, tak? W związku z czym coś się udało, kordon sanitarny osłabł, ale cała praca jest przed. Ja nie mam wątpliwości, że to naprawdę musi być poważna oferta do tych, którzy są, jakby to powiedzieć, zaglądają za kordon, żeby sprawdzić, czy pisowcy naprawdę mają kły, tak bym powiedziała. No i oczywiście ja tego nie poruszam, ale powiem to może teraz. W 2013 roku w sondażu CEBO z lutego na pytanie, czy pani sądzi, że prezydent Lech Kaczyński mógł zginąć w katastrofie w wyniku zamachu, 33% odpowiedziało tak, raczej tak. Teraz w sondażu jesiennym 28%, więc jest spadek o 5 punktów procentowych i naprawdę radziłabym wnikliwie przeanalizować, jakie błędy w relacjonowaniu kwestii smoleńskiej zostały popełnione, że tendencja jakby dostrzegania tego, że ten raport jest do niczego i trzeba myśleć może nie o zamachu, ale o tym, że raporty są, bo to już jest dużo, tak? Jeśli uda się przekonać Polaków, że ani raport Machu, ani raport Millera nic nie mówią o tym, co się naprawdę wydarzyło. Czyli zaczynamy od nowa. To byłby duży przełom. Tym bardziej, że to łatwiej zrobić, a profesjonalizm strony rosyjskiej, ja się ukłonię, bo jak ktoś jest profesjonalistą, to ja to doceniam, w uzyskaniu politycznych rozwiązań, które dają im pełną kontrolę nad wszystkimi procesowymi dowodami, tak? No bo nie można tak trudnej kwestii przeprowadzić, tak, że w świecie polityki międzynarodowej, jak się nie ma procesowych argumentów. A procesowe argumenty są wtedy, kiedy ma się dostęp do dowodów. A my tego dostępu do dowodów nie mamy, albo on jest bardzo umiejętnie selekcjonowany, kontrolowany i zawsze przechodzi taką kwarantannę, tak? Nim przyjedzie do Polski po ewentualnym zgromadzeniu przez polskich biegów. Ale to nie znaczy, że nie mamy szans. Otóż ja myślę, że to, co się wydarzyło z sekcjami zwłok, które jednak zawdzięczamy prokuratorom, tak? To, że zmobilizowało się środowisko naukowych, znaczy inżynierów i nauk ścisłych. To, że pewne takie konsekwentna, taka mrówcza, organiczna praca się dokonuje, to jednak sprawia, że w dłuższej perspektywie, mam nadzieję, że ten spadek o kilka punktów procentowych, bo naprawdę to wymaga rozważenia, jaki błąd popełniono, że coś takiego, a może coś strzelił w badaniach. Tak, znaczy akurat CEMOS ma takie procedury, że ja wiem, że to, no chyba, żeby coś w próbie zmienili, ale mam nadzieję, że nie, bo jednak panią profesor Grabowską, no nie ma poglądy polityczne poglądami politycznymi, ale jako socjologa ja ją cenię i będę cenić do końca świata i 3 dni dłużej, bo napisała najlepszą moim zdaniem książkę analizującą scenę polityczną, czyli podział postkomunistyczny. Ja uważam, że wszystkie pozostałe gwiazdy polskiej socjologii do tej książki, ale może to Solidarność kobieca. Pewnie tak, ale tak uważam, dobrze.
Więc to jest do rozważenia, tak, jako element tej sytuacji. 11 listopada było Święto Niepodległości. Już ostatnie pytanie były strony. Były uroczystości w Warszawie, były uroczystości w Krakowie. Najpierw było Bielana, a teraz będzie o Ruch Narodowy. Tak. Jak pani ocenia perspektywę tych organizacji, które organizowały to właśnie w Warszawie? Bliższej czy dalszej o ustabilizowanie się czy powstanie na scenie politycznej? Znaczy będę znowu sprytna, jeśli pan pozwoli. Nie, teraz już nie. Nie pozwoli pan. No to ja będę takie miała poczucie własnej wartości, że pana nie posłucham. Znaczy, bo powiem to tak. Nie da się jakby zlekceważyć takiej potrzeby od rewitalizacji, tak? Czy przypomnienia, czy włączenia do naszej tożsamości narodowej tych amputowanych segmentów, jak na przykład Ruch Narodowy. Nie da się zlekceważyć podmiotowości młodych ludzi, jeśli nie ufają scenie politycznej, szukają nowych rozwiązań. Ale papież Franciszek powiedział, że przyszłością świata jest młodość i starość na równych prawach. I ja jako niemłoda, a właściwie już prawie stara, powiem tak, że nie można zlekceważyć, absolutnie nie można zlekceważyć naszych doświadczeń, które także dzięki IPN-owi są doświadczeniami popartymi faktami, że w walce o władzę ci, którzy ją mają, mają ogromną przewagę nad tymi, którzy próbują wprowadzić system demokratyczny w animowaniu, manipulowaniu, wspieraniu, selekcjonowaniu, tworzenia się takich ruchów, które w gruncie rzeczy w końcowym efekcie sprawią, że opozycja, realna opozycja, nie mówię konkretna partia, jedyna realna opozycja, która dzisiaj jest w stanie przywrócić demokrację w Polsce. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że jak ta realna opozycja zdobędzie władzę, tak, i nawet większościową, to nie będzie, to będzie w ogóle rekord świata, jeśli chodzi o demokrację, bo przecież wszystkie dzienniki, tygodniki, stacje telewizyjne będą ich tak kontrolować, że jak oni zjedzą dorsza za 6,50, to natychmiast będą musieli się podać do dymisji, tak? Ponieważ ta opozycja u władzy będzie najlepiej kontrolowaną ekipą rządzącą. Oni sobie nie będą mogli pozwolić ani na korupcję, ani na szwindel, ani na błędną decyzję. I to jest doskonałe. Więc z punktu widzenia rządzących wszystko jest lepsze niż to. A proszę sobie teraz pododawać. 3 punkty procentowe poparcia w wyborach Janusz Korwin-Mikke. 3 punkty procentowe Polska jest najważniejsza. 3 punkty procentowe Wiblera, tak? 3 punkty procentowe Gowin. 3 punkty procentowe jakaś formacja Ruch Narodowy. No coś tam jeszcze możemy wymyślić. Ja na Chybcika bym na miejscu władz wymyśliła jeszcze jakieś 2 prawicowe partie. Robi się kilkanaście punktów procentowych i powstaje koalicja PO, SLD, PSL i rządzi. A czy będzie rządzić taka koalicja? Ja bym powiedziała tak, to prawda, że jestem kobietą, to prawda, że jestem socjologiem, ale roli wróżki się nie podejmuje. Natomiast to, że Gowin odszedł z Platformy Obywatelskiej, taką koalicję przybliża. Bo dla wyborców SLD Platforma bez Gowina jest bardziej strawna, tak? I Platforma bez Gowina i bez konserwatystów też nie ma oporów. A ponieważ, jak Państwo wiecie, powstała książka, z której wynika, że Tomasz Kurowski własną piersią bronił Jana Pawła II przed zamachowcami, no to dla wyborców Platformy SLD jest w tej chwili partią bohaterów. Ja może uzupełnię jednak to, zanim Panu oddam mikrofon, ponieważ Pani mówi o kontroli mediów, władzy, która będzie miała większość aktualnej opozycji, czyli jak gdyby, że układ medialny publicznej telewizji nie zostanie radykalnie zmieniony? Bo ja bym myślał, że będzie powiedzmy sytuacja jak na Węgrzech. Ja bym powiedziała, proszę zwrócić uwagę, że jedyna rzecz, która może być zmieniona po wyborach, dzięki temu, że ciągle telewizja publiczna jest jeszcze telewizją publiczną, to jest telewizja publiczna. Natomiast pozostałe bardzo, powiedziałabym, oglądane media, czyli mówimy o TVN-ie, tak, o Polsacie, no jest tam jakaś superstacja, znaczy tam jeszcze są, no to nie mówiąc o większości dzienników, tak, których też nie muszę wymieniać, bo wszyscy wiemy.
no to oni będą opozycję przy władzy kontrolować, super. A telewizję publiczną oczywiście, no bo mandat demokratyczny daje prawo, też my tego nie rozumiemy, tak? Nam się wydaje, że nie wypada. Jak Platforma zdobywa władzę albo SLD i wymienia zarząd telewizji, to jest okej. Okay. Ale jak opozycja zdobywa władzę i próbuje to zrobić, no to jest skandal po prostu, no jak? Więc poczucie własnej wartości wymaga też, żebyśmy uznali, że to nie jest skandal, tylko norma. Tak, to się może zmienić, ale proszę zwrócić uwagę, że konkurencja, jaką telewizja publiczna będzie miała w tych komercyjnych, sprawi, że ona będzie też najprawdopodobniej krytyczna. I zresztą ja tego sobie życzę, bo ja chcę mieć wreszcie dobrą władzę, że tak powiem, rządzących, a dobra jest, ja nie jestem naiwna, dobra jest wtedy, jak jest kontrolowana. Sama z siebie nigdy dobra nie jest. Tak jest. Wielce szanowna pani doktor, kiedy oglądałem program Jana Pospieszalskiego, widziałem tam panią i o jednym tylko marzyłem, żeby pani osobiście podziękować i pogratulować za to i teraz mi się to udaje. Więc wyrażam wyrazy wielkiego szacunku, podziwu również. Pani tam się wykazała niesamowitą kulturą. To był majstersztyk dyskusji. Pani go po prostu, można powiedzieć, zagnała w kozi róg. Coś pięknego. Wiecie państwo, jakie mam teraz poczucie własnej wartości? Następnie chciałem zapytać, co prawda pani już przed chwilą nadmieniła ten temat. Chciałem się odnieść do artykułu pana Rafała Ziemkiewicza na temat pana Macierewicza, no i również Jarosława Kaczyńskiego, do rzeczy, prawda? No on tam, można powiedzieć, tak, z kretesem skrytykował postępowanie pana Macierewicza i tak dalej. Przyczynił się prawdopodobnie również do spadku w tych słupkach dla PiS-u. No, jaki jest pani stosunek do tego artykułu i do tego problemu? Dziękuję. Powiedziałabym tak, ponieważ zdarzyło mi się napisać kilka tekstów w sieci, ale nie tylko, także wcześniej, w których dosyć jestem krytyczna wobec tej koncepcji politycznej, którą właściwie zawsze wspiera Rafał Ziemkiewicz, czyli to jest tak, państwo minimum, tak? Chciałabym coś zaproponować, tak? Państwo minimum, prawie go nie ma, wolny rynek robi co chce. W gruncie rzeczy ważna jest tylko jednostka, a wspólnota to tam bez przesady. I nigdy nie zdarzyło mi się, żeby on zauważył, że ja piszuję teksty. I doszedł do wniosku, że najbardziej szlachetnym sposobem reagowania jest także nie dostrzegać jego tekstów. Jeśli pan pozwoli, to właśnie tak zrobię. Kto chciałby pytanie zadać? Tylko proszę tego do mikrofonu, ponieważ... Młode pokolenie jeszcze poczeka, a nie... Dzień dobry, ja mam pytanie. Był Lech Wałęsa agentem Służby Bezpieczeństwa, czy współpracował z SB? Bo to jest różnica. Nie, no ja pana bardzo przepraszam, ale nikt nigdy nie napisał i nie powiedział, że był agentem w takim sensie, że był nielegalny, czyli że był Znaczy ja wiem, że młodym się śpieszy, a książka Gontarczyka i Cęckiewicza to jest 500 stron. I ja z całym szacunkiem rozumiem, że to trzeba przysiąść, tym bardziej, że większość tej książki to są dokumenty. To ja panu streszczę i bardzo przepraszam, jeśli się pomylę w tym streszczeniu, bo czytałam to bardzo uważnie, ale jednak lat temu 4, tak, chyba już, bo to 2008 był chyba. Otóż między 70 a 76 istnieją poważne przesłanki, żeby uważać, że nawiązana została współpraca między Służbą Bezpieczeństwa a Lechem Wałęsą, tak, nawiązana została współpraca. Tak wynika z tej książki. Jest bardzo niewiele śladów tej współpracy w dokumentach i tutaj powiedziałabym, że wykonano bardzo profesjonalnie pracę wyczyszczenia takich śladów, albo jak twierdzą, jej nie było. Natomiast są ślady i to jest ważna przesłanka i to też możemy przeczytać w powstałych później publikacjach. Proszę pamiętać, że tak naprawdę proces lustracyjny
I te najważniejsze, powiedziałabym, odkrycia zawdzięczamy tym pokrzywdzonym, którzy mając dostęp do własnych teczek, odkrywali, że pseudonim, który w donosie na nich, w ich teczkach, tak czytali, to musi być ta i ta osoba, bo tylko ona wiedziała to i to. I tak się zdarzyło, że współpracownicy, którzy razem z Lechem Wałęsą pracowali w stoczni, w swoich teczkach znaleźli przesłanki do tego, żeby uznać, że to, co oni powiedzieli tylko tej osobie, tam się znalazło, więc skąd się znalazło, jeśli nie ta osoba. Więc jak pan widzi, to jest tak. I jest jeszcze jeden element ważny, mianowicie, że po objęciu funkcji prezydenta ten dostęp do akt prezydenta, dostęp do akt własnych został przeprowadzony, a niekoniecznie w pełni zgodnie z prawem zaakceptowano to, że zwrot dokumentów był niekompletny. Tak bym to powiedziała, bo nie bardzo mam czas na różne, nie bardzo mam czas na różne procesy i mam nadzieję, że pan to zrozumie, że nie będę tak. I teraz, co z tego wynika? Dla mnie, która pamięta znakomite wystąpienia Lecha Wałęsy i który pamięta i pamięta momenty wątpliwości, czasu, kiedy jeszcze nic nie wiedziałam. Z tego dla mnie wynika, że był człowiekiem, który miał większą swobodę manewru niż inni, ponieważ miał prawo sądzić, że będąc akceptowanym dla przedstawicieli władz jako potencjalnie zaprzyjaźniony, tak, mógł, mówię zupełnie szczerze, mógł uzyskać więcej, znaczy mógł sobie na więcej pozwolić i to dla Solidarności były zalety. Natomiast nie potrafię, bo moim zdaniem niewystarczająco to zostało przeanalizowane, nie potrafię ocenić w sposób wiarygodny takich kluczowych momentów, jak strajk generalny na wiosnę 81 roku, jak strajki majowo-sierpniowe 88 roku, bo nam się mówi, że Solidarność była bardzo słaba, a władza miała kryzys gospodarczy i dlatego był okrągły stół. A z badań IPN-u wynika i z dokumentów wynika, że wtedy w maju i w sierpniu strajkowało mniej więcej w sumie w różnych zakładach w Polsce, jakby to policzyć, około 100 tysięcy ludzi. Epizodycznie, tak? I że to byli młodsi o kilkanaście lat, czyli kompletnie Służbie Bezpieczeństwa nieznani ludzie, tak? Oni już się napracowali w stanie wojennym i elitę Solidarności zdali. A tu nagle są liderzy strajkowi, no których by co, drugi stan wojenny, no to jest takie, powiedziałabym, w Europie niekoniecznie częste zjawisko, więc nie można by było się nimi uważniej tak zająć. Więc lepiej było negocjować ze starymi. I jak w tych kluczowych momentach ważymy tamte ślady współpracy, tak? Nazwijmy to ewentualnie. Tego nie wiem, natomiast z całą pewnością pewna ewolucja poglądów Lecha Wałęsy, która była ewolucją ku degradacji czy marginalizacji Związku Zawodowego Solidarność, budzi do dzisiaj mój nie niepokój, nie emocje, nie oburzenia, tylko intelektualną refleksję, tak? Dlaczego? No, jeszcze ostatnie pytanie był Lech Aleksander Kaczyński i Jarosław Kaczyński, byli oni przy okrągłym stołu? Byli. Tak jest. No przecież, no bo to jednak, wie pan, niezależnie od tego, co mówią najważniejsi ludzie w Polsce, to byli znaczący liderzy opozycji, tak. Okay. Jeszcze chciałem powiedzieć... Miał być ostatni. Tak, tak, ostatnie pytanie, ale ja tylko jeszcze chciałem coś krótko powiedzieć. Tusk jest psychicznie chory i to nie była żadna, dziękuję, ale to jest obiektywna prawda. I to nie była żadna katastrofa smoleńska, lecz konspiracja smoleńska. I Tusk ma krew na rękach, a lepiej by było, że on miał krew na szyi. Ja chciałam, znaczy ja przepraszam, ale powiem to bardzo wyraźnie. Nie zgadzam się absolutnie z diagnozą, że ma jakieś niedoskonałości intelektualne, a nawet powiedziałabym, że medialnie jest genialny.
jeśli naprawdę mamy, znaczy myślę o tych obywatelach, którzy chcą taki system demokratyczny, w którym opozycja i rządzący zmieniają się właśnie po to, żeby demokracja dobrze działała i żeby korupcja była niemożliwa, a ja się do takich ludzi zaliczam, to uważam, że punktem wyjścia jest przyjęcie do wiadomości profesjonalizmu drugiej strony. A wie pan, kiedy był super profesjonalny ostatnio? Jak przytulał Elbanowskiego w Sejmie i bardzo dziękował Elbanowskim za to, że przeprowadzili referendum, docenił wszystkich, którzy się podpisali, powiedział, że jest z całym szacunkiem, że to było wspaniałe, przytulił Elbanowskiego, po czym oczywiście odrzucili referendum. Ale co wielu telewidzów, i naprawdę nie wymagajmy od ludzi, żeby byli doktorami albo nawet habilitowanymi profesorami politologii, jak oglądają taką scenę. Bardzo wielu zwyczajnych ludzi, widząc to, wie pan co pomyślało, że oni się na zapleczu dogadali i że na przykład premier obiecał, że będzie pilnował szkół, a Elbanowscy się zgodzili. I to zrobił profesjonalnie, jak w pełni przytomny, znakomity polityk, nie polityk rozumiany jako akceptujący demokrację, ale polityk rozumiany jako ktoś, kto władzy raz zdobytej nie opowiada. Ja jeszcze chciałem... Przepraszam. Chciałem nawiązać jeszcze raz do sprawy Smoleńska, bo tak jak pani powiedziała, że Katyń był, prawda, tym aktem założycielskim, w pewnym momencie historii, tak wydaje mi się, że katastrofa smoleńska, a nie tyle katastrofa, co kłamstwo smoleńskie, staje się tym następnym w naszej historii polskiej obecnej nowym aktem założycielskim w pewnym sensie. I dlatego jest niesłychanie ważne, żeby sprawa domagania się prawidłowego wyjaśnienia i prawidłowego w miarę, już w tej chwili, tylko w miarę prawidłowego dochodzenia staje się bardzo ważna, tak? I nie można tutaj na tym polu popełniać błędów. No niestety to, co robi PiS, to jest właśnie popełnianie mniejszych albo większych błędów, dawanie możliwości stronie rządowej poprzez znowu wsparcie medialne, obśmiewania najbardziej sensownych, prawda, dochodzenia do, czy zadawania chociażby najbardziej sensownych pytań. I niech mi pani albo potwierdzi, albo wyprowadzi mnie z błędów. W moim przekonaniu największym, najpierw zadaniem, bo potem błędem z tego niedopatrzenia wynikającym było to, że ta strona, której zależało na prawidłowym śledztwie i wyjaśnieniu sprawy, nie ustrzegła się użycia słowa zamach. Najpierw padły te słowa nieopatrznie moim zdaniem i to było wielkim błędem, a potem cały czas jest podtrzymywane słowo zamach przez media. I to jest takie słowo klucz, które uniemożliwia, prawda, prowadzenie pewnej linii tej sprawy. Bo gdyby uniknięto słowa zamach, ale tylko z premedytacją używano słowa prawidłowe wyjaśnienie, nawet wybuch, prawda, do którego mogło dojść, ale nie wpuszczenie się przez media, prawda, w tą dyskusję, aha, to jeżeli wybuch, to co, czy pan uważa, że zamach? I za chwilę ta osoba już dawała się wciągnąć, bo gdyby tego uniknięto, to byłaby znacznie prostsza droga, łatwiejsza, żeby na właściwe tory ta dyskusja została przeprowadzona. Znaczy zadał mi pan pytanie, na które dwa elementy jakby odpowiedzi. Pierwsza jest prosta, to znaczy odpowiedź jest taka. Czy można było lepiej prowadzić medialnie kwestię wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej, tak powiedzmy sobie to nazwę, także przez polityków opozycji? Odpowiedź jest prosta, jasne, że tak. Znaczy największą wpadką był
było wyraźnie zainscenizowane z trotylem w Rzeczpospolitej. To znaczy, to było wyraźne czekanie na moment, w którym jakby przed zaprzeczeniem, że był trotyl, tak długo wstrzymywali się prokuratorzy, aż w końcu tę konferencję prasową PiS zorganizował. Tak, to był błąd moim zdaniem, taki typowy błąd. Puszczenia w malinie. Tak, dokładnie tak. Natomiast czy można lepiej? Tak, zawsze można lepiej. I teraz tutaj już tyle razy, prawda, powiedziałam coś o tym, że medialnie można lepiej, sugerując, że może ja bym sobie lepiej poradziła, to powiem tak. Tuż po katastrofie smoleńskiej w Rzeczpospolitej, jeszcze w starej Rzeczpospolitej, po dwóch miesiącach albo trzech, kiedy jeszcze był nastrój sprzyjający rozmowie, tak, i był jeszcze Pałac Prezydencki, jeszcze tam się ludzie gromadzili, i jeszcze w mediach i w redakcjach były debaty ludzi o różnych poglądach. Na taką debatę zostałam zaproszona. Był i Rafał Ziemkiewicz, i Piotr Kwieciński, i Piotr Zaremba. No i właśnie o sytuacji politycznej po tragedii smoleńskiej. I w pewnym momencie właśnie poproszono mnie o głos. Ja tam coś najpierw powiedziałam takiego ogólnego. A potem kończąc powiedziałam tak, no a teraz proszę mi wybaczyć, ale muszę coś powiedzieć, bo pan Piotr Zaremba będzie rozczarowany, jeśli ja niczego nie powiem o zamachu, więc dla niego w prezencie powiem to tak. Nawet gdyby pod Smoleńskiem nie doszło do zamachu, to sposób prowadzenia śledztwa przez Rosjan jest taki, żeby wszystkie możliwe konsekwencje szkodliwe dla Polski tak skonstruować, żeby było tak jak po udanym zamachu. I to jest moim zdaniem jedyna formuła, której by można było ewentualnie użyć. I tutaj się z panem zgadzam, absolutnie. Dlatego, że to nie jest tylko zdanie na temat hipotezy, co się wydarzyło, nawet jeśli ma się przesłanki, tylko to jest akt w polityce międzynarodowej. Zbyt poważnie, nie, zbyt poważny, żeby taki akt w polityce międzynarodowej, bo profesor Politechniki może coś takiego powiedzieć, chociaż on tego nie powie, ale polityk nie może, dlatego że musi mieć do tego polityczne, jakby to powiedzieć, wsparcie. I to ja uważam rzeczywiście za tu trzeba bardzo rozważnie mówić, hipoteza, to znaczy zawsze hipoteza, ponieważ to musi być procesowe, a procesowe będzie wtedy, jak będzie dostęp do dowodów, a dostęp do dowodów w sposób demokratycznie i prawnie poprawny. Znakomita analiza na drugiej konferencji smoleńskiej, przepraszam, w tej chwili wyleciało mi z głowy nazwisko profesora, dwóch prawników, profesora i mecenasa Pszczółkowskiego, pokazała, że absolutnie zgodnie z prawem i demokratycznymi regułami my, to znaczy demokratycznie wybrany premier, tak, którego naród rok po tragedii smoleńskiej ponownie wybrał, więc w prawie międzynarodowym demokratycznych państw to się liczy absolutnie jako wiarygodna wola narodu, przekazał jakby pełną kontrolę nad dowodami stronie rosyjskiej. Tak to wygląda w świetle prawa, znaczy tak, o ile zrozumiałam, nie będąc prawnikiem referat. I trzymając się tego, mamy świadomość, że dostępu do materiałów procesowych, czyli takie, które można udowodnić, mamy wątki. Ale to nie zmienia faktu, że prowadzenie tej sprawy, nawet przy tych wszystkich błędach, o których pan mówi, musi być politycznie oparte o opozycję. Znaczy w każdym normalnym kraju opozycja, która by się tym nie zajmowała, by się po prostu ośmieszyła. No nie może tego nie robić. No proszę sobie wyobrazić, że opozycyjna partia, już pomijam, że straciła tam swoich wybitnych liderów, tak? Ale bo generałowie powiedzmy są apolityczni. Jak może tej sprawy nie prowadzić? Natomiast jeszcze odpowiadając na pana pytanie o podział, powiem tak. Demokracja paradoksalnie w Polsce lepiej funkcjonowała w latach 90. Dlaczego? Dlatego, że były dwa stabilne elektoraty, postsolidarnościowy i postkomunistyczny. Oba były sobą zachwycone. Solidarnościowcy myśleli, że wygrali, a postkomunistyczni mówili, aleśmy ich sprytnie, prawda, ustawili. Elektoraty miały poczucie własnej wartości, miały swoje formacje i obie formacje wiedziały, że się prędzej czy później wymienią. Tak, może na krótko, ale tu AWS dobędzie władzę, tu Lech Wałęsa, tu Kwaśniewski. Do tego stopnia, że proszę zwrócić uwagę, jak wyglądała komisja Rywina. Wiceminister Sobotka, jak miał kłopoty, to się podał do dymisji ostatecznie. Czyli każda z partii wiedziała, że straci władzę na rzecz drugiej.
Platforma próbowała i na razie skutecznie zatrzymać ten proces. Znaczy stworzyła taką sytuację, ja mówię, to nadbudowane jest na wieśniakach, tak? Znaczy na gorszych Polakach. Ten kordon sanitarny to było wyznaczenie pola dla gorszych Polaków, którzy są, którzy mają prawo nawet do swoich mediów, portali, książek, partii politycznej, no tylko wszyscy mądrzy Polacy muszą się zewrzeć w sobie i pamiętać, że oni nie chcą, ale nigdy ich nie można dopuścić do władzy, tak? Bo jak żeśmy je na 2 lata dopuścili, to przecież katastrofa była niebywała. Więc w tym sensie powiedziałabym, że tamten podział był dla demokracji słuszny, ale był fałszywy w założeniu, dlatego że nie może państwo demokratyczne funkcjonować przy takiej zasadniczej różnicy, jak stosunek do komunizmu, tak? Jak stosunek, no, nie może połowa Polaków uważać, że bandyci są żołnierze wyklęci, a druga połowa, że żołnierze wyklęci to są bandyci. Takiej wspólnoty narodowej i tożsamości narodowej nie da się utrzymać. Znaczy, muszą być, Amerykanie w wojnie secesyjnej tworzyli partie polityczne strzelając do siebie, tak? I tutaj powiem, żeby oddać geniusz kobiecy, potem była taka książka, no minęło tam dużo lat, przeminęło z wiatrem, która odbudowała wspólnotę, tak? Strzelaliśmy do siebie, partie polityczne się różnią, ale jako Amerykanie mamy wspólne interesy. Otóż wydaje mi się, że z komunistami jest trudno. I teraz pan powiedział o tragedii smoleńskiej. To jest kolejny element, który dzieli politycznie, dotykając fundamentów wspólnego państwa. Bo niezależnie od tego, co było przyczyną, nie można tej sprawy nie traktować dla państwa jako fundamentalnej, jeśli chodzi o sposób i procedurę wyjaśnienia. I żadne pouczenia o szamańskich profesorach, nawet samej pani profesor minister nauki, tego nie zmienią. To znaczy tak, nie, to nie jest wspólnota, powiedziałabym, która może przetrwać. I w tym sensie się z panem zgadzam, że to jest jakby odtworzenie nieracjonalnego podziału. Ale przecież my sobie z tym poradzimy. Dzień dobry, bardzo Tomasz, moje nazwisko. Berlin i nakłon nad Notecią w Polsce. Nakłon nad Notecią. No tak, tam blefasz. Tak jest. Rysi o kamieniu. Nie zna pan. To taki od wsi, super. To nie. My tak sobie gadu, tu rozmawiamy o tych wszystkich tematach, ale tego na przykład o Smoleńsk, nie da się zrobić, jeżeli się nie przejmie władzy. Taka jest sytuacja, bo możemy gadać i nic. I my tu sobie pogadamy i nic. Pani doktor jest tam u źródła. Takie króciutkie, no Warszawa, o to mi chodzi. Podobno stolicą Europy jest Berlin, to państwo jesteście. Chciałem po prostu pytanie takie zadać, czy jest możliwe, czy w ogóle są jakieś nieoficjalnie pani słyszała sytuację, że prawica chce się połączyć, bo jeżeli się prawica, nasza piękna prawica podzielona się nie połączy, to znowu nie wygramy. Wygramy 30%? Wygramy. Wiadomo to. I co? I później PO z SLD się znowu złączy i będzie to samo, co było, albo jeszcze gorzej. Dlatego czy coś pani na ten temat... Nie, niczego wyrazistego i zdecydowanego nie wiem. Powiedziałabym, że obserwuję to ciągle jeszcze cierpliwie, ale z coraz mniejszą cierpliwością. I muszę powiedzieć tak, byłam pytana o Marsz Niepodległości. Jeden z takich transparentów, który był ważny, jeden z czołowych, to był, nie wiem czy państwo pamiętacie, Idzie Nowe Pokolenie. Jak ja słyszę Idzie Nowe, to widzę to nowe, które szło w latach 50. przeciwko ojcom, zacofanym kułakom, tak? Ja myślę, teraz bardzo przepraszam wszystkich młodych, bardzo się kłaniam wszystkich młodych, tak? Panie tam są też na końcu. Młode pokolenie, tak jak mówi, tak się kłaniam panie też. Młode pokolenie, jak myśli, to robi lepiej niż jak tylko chodzi. I naprawdę to jest troszeczkę tak, że to jest argument Platformy, że młode samo w sobie, dzięki temu, że młode ma rację. Otóż ja w PRL-u się nauczyłam, bo ten system bazował na młodości, tak? On mówił synom chłopów, zakładajcie spółdzielnię, bo będziecie mogli przyjść do pracy na 8 godzin, a potem krowy jakoś sobie poradzą, tak? Natomiast wasz ojciec to was będzie trzymał w tym gospodarstwie, bo przecież wam nie przekaże. To młode, tak, to było młode, które miało nie wierzyć w Pana Boga, tak? Znaczy,
młodość sama w sobie nie jest kategorią racjonalną. Jest fantastyczna. Ja sama mam trójkę dzieci i w ogóle super, patrząc na młodych, tak. Ale to nie jest prawda, ja jestem przedwojenna, chociaż urodziłam się po wojnie, to nie jest prawda, że my nie mamy wiele do przekazania. A nawet się przyznam do czegoś jako pokolenie. Otóż myśmy popełnili pewien błąd jako pokolenie, prawdziwy i dramatyczny, ale całkiem inny niż się powszechnie uważa. Otóż myśmy młodym ludziom nie powiedzieli, że to nie jest wielki sukces ta transformacja do końca świata, tylko będzie pod krew i łzy, bo trzeba zbudować państwo, gospodarkę, wolny rynek i że młode pokolenie ma, przepraszam za określenie, piekielnie, chciałam coś innego powiedzieć, piekielnie trudną robotę do wykonania. Piekielnie trudną robotę. W trudnych warunkach, bo będzie trudniej, bo nie ma jasnych kryteriów, a zadanie jest niesłychanie odpowiedzialne. Tak naprawdę to młode pokolenie ma zbudować Polskę. I musi tak o tym myśleć, bo myśmy tylko przygotowali podstawy, ale naopowiadaliśmy tym naszym dzieciom, że jest super i teraz się już mogą samorealizować. I to była, przepraszam, naiwność, żeby nie powiedzieć głupota. I patrzę na panią i pani wie, o czym ja mówię. Tak, żeśmy powiedzieli młodym ludziom, ach, macie wszystko. Nie, macie dokładnie tyle, jak każde pokolenie. Będzie trudno, tak? I to trzeba zrobić. Ale Platforma jeszcze powiedziała, otwieramy wam granice i w ogóle już wam i młodzież wyjechała. Tak, to macie. A czy my już nie musimy na dworzec? Ja jeszcze nie. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję. Mam takie pytanie. Otóż pani dwa razy wspominała tutaj właśnie o kluczowej stolicy, czyli Niemiec. Ja chciałbym pani powiedzieć, że mamy dosyć dobre osiągnięcie. Otóż 18 mieliśmy demonstrację kilku klubów i chciałbym wszystkim powiedzieć, że wczoraj pan prezydent Joachim Gauck przysłał nam odpowiedź na naszą petycję. Co pani sądzi? Jakie to standardy reprezentuje właśnie pan prezydent, a jakie standardy reprezentuje pan prezydent Komorowski? Bo z tego, co na razie wiem, to na tą petycję nie ma odpowiedzi, natomiast ogłosimy ją. Bardzo może nie w pełni ona jest, wyczerpuje na te pytania, które de facto złożyliśmy. Były tam trzy bardzo ważne. Jeden dotyczy tak zwanych ciągłych używania przez media niemieckie polskich obozów koncentracyjnych, ale posuwają się już dalej do polskich obozów koncentracyjnych polskich GET. Myśmy oczywiście ze Związku Polaków w Niemczech złożyliśmy na ten temat już doniesienie do prokuratury w Polsce. Później złożyliśmy pytanie odnośnie katastrofy, no i oczywiście odnośnie mniejszości polskiego odszkodowania. I tu mamy odpowiedź, co prawda niewyczerpującą od pana prezydenta, jako autorytetu bardzo wielkiego, za co dziękujemy. I w tym miejscu też chcę podziękować panu prezydentowi Gołkowi. Co pan sądzi, właśnie porównując odpowiedzi dla zwykłych, czyli klubów Gazety Polskiej, bo jesteśmy także, a braku odpowiedzi przez prezydenta Polski, z tego co wiem na razie. Znaczy, ja bym powiedziała, że w tym pytaniu jest odpowiedź. Naprawdę ja niczego nie muszę dodać. Naprawdę, bo mogłabym oczywiście powiedzieć, co prezydent ostatnio Polski zrobił w relacjach wynikających ze spalenia budki tak na zapleczu. Ale po co? No przecież to akurat myślę, przychodząc tutaj państwo doskonale wiecie, a ja naprawdę bardzo poważnie traktuję to. Emocje w dół, myślenie w górę. No bo to jest za poważna sytuacja, żeby rozładowywanie naszych emocji nas satysfakcjonowało. Nie można nie mieć emocji, bo to jest normalny człowiek, czuje, nie tylko myśli, tak? Ale jak się ma tak poważną sytuację i tak wiele poważnych zadań, to nad emocjami trzeba przechodzić możliwie szybko do porządku i myśleć, tak. To jest argument, czyli jak ja bym powiedziała, co bym radziła, napisać do prezydenta Rzeczpospolitej, że ponieważ odpowiedział nam prezydent, to oczekujemy, że tak, i nawet zacytować tak, to, co odpowiedział prezydent. Wtedy się tworzy fakty polityczne, a polityka jest zajęciem dla ludzi myślących. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak Amerykanie mówią. Amerykanie mówią, że nauka jest dla ludzi zdolnych, polityka dla bardziej zdolnych, a dla najzdolniejszych jest biznes. I ja się z nimi zgadzam, dlatego siedzę przy nauce. Otóż, że polityka jest dla ludzi myślących i mówiąc krótko, trzeba tworzyć fakty polityczne pogodliwe, tak? Bo na razie jeszcze jakby można nie odpowiadać, ale skomplikujecie państwo tą sytuację. Jak
bardzo spokojny, niebywale elegancki. Napiszecie list, zwracając uwagę, że prezydent Niemiec zauważył obywateli, tak? I że oczekujecie, że na pewno wzorem standardów europejskich prezydent Rzeczypospolitej takowoż zauważy. I wtedy będzie jakby fakt, z którym trzeba, no w każdym razie tak jakoś sobie poradzić. I ostatnie pytanie od słuchacza radia. Czy obecne środowisko patriotyczne w najlepszej nieraz wierze nie przyczyniają się do tego, by deprecjonować społecznie poczucie wartości i osiągnięcia solidarności? Jak temu zapobiec? Znaczy ja, wydaje mi się, że na początku o tym właśnie mówiłam. Znaczy ja rzeczywiście, ponieważ się czuję samotna dosyć w zwracaniu uwagi na ten element, to o tym mówię dlatego, że po pierwsze do tego nie potrzebujemy władzy. To się w głowie, własnym monologiem wewnętrznym i takim spokojnym przemyśleniem, tak, ile w moim myśleniu w gruncie rzeczy zostało uformowane przez tych, którzy chcą, żebym się czuła niedowartościowana, nie w pełni jakby wyposażona w prawa obywatelskie, tak, niezdolna do tego, żeby zmienić rzeczywistość wedle jakiejś wizji wspólnej dla ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Bo to nie jest tak, że to wszystko, co my dzisiaj w tym zaniżonej samoocenie mamy w głowach, to myśmy sobie sami wymyślili. Ja właśnie o tym mówię, żebyśmy zobaczyli, że to też nam zostało włożone i że to pracuje, tak, w gruncie rzeczy przeciwko naszym oczekiwaniom i naszym interesom. Więc w tym sensie tak, ale o patriotyzmie chcę coś powiedzieć. A ja zwracam uwagę, że mówimy o patriotyzmie pięknymi słowami, a zapominamy, że w dzisiejszych czasach to jest postawa dla ludzi bardzo odważnych i to jest postawa ryzykowna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, ale także do rodaków. Miłość nie jest dzisiaj uczuciem, którym się mówi publicznie z wielką łatwością, tak? Modne są emocje. Ach, co ja dzisiaj czuję, ach, to ja czuję to, a jutro będę czuć tamto, tak? A tu we wtorek, a tu w czwartek. A miłość to jest odpowiedzialność, to jest więź, to jest na całe życie, to jest wierność, to jest parę bardzo poważnych rzeczy. Jak mówimy o patriotyzmie, to mówimy o bardzo głębokim uczuciu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest uczucie, którym mamy objąć naród, tak? A naród polski składa się z ludzi, których prywatnie, jakbyśmy mogli, to nie wszystkich byśmy przytulili do serca, ale nie serdecznie, tak bym to uprzejmie powiedziała. Mało tego, w tym naszym poczuciu lojalności, więzi i bliskości, który z patriotyzmem jest związany, to my dajemy innym niejako z góry, tak? Nie mając gwarancji, że nam oddadzą to samo uczucie. Tak? Bo my zrobimy coś dla wspólnoty, my zrobimy coś dla Polaków, ale to jest uczucie w tak dużej wspólnocie, że gwarancji rewanżu nie ma. Ile trzeba mieć odwagi, tak, i ryzyka, żeby tkwić w takim uczuciu patriotyzmu. Więc ja bym powiedziała, że z pokorą podejdźmy do tego, że to nie jest automat. I trzecia rzecz, nie opowiadajmy sobie, że to poczucie własnej wartości i patriotyzm wystarczy w rodzinie. Nie wszystkie rodziny są doskonałe, nie wszystkie rodziny mają potencjał wystarczający. Po to się ma w normalnym państwie taki instrument jak państwo, edukację, programy, w których jest pan Tadeusz, a się go nie wyrzuca, tak? W których jest Sienkiewicz, można go krytykować, ale żeby skrytykować, to najpierw trzeba przeczytać. Mówiąc krótko, po to mamy państwo, żeby pomóc rodzinom krzewić takie postawy, które dają poczucie własnej wartości, a w Europie, proszę państwa, jak się nie ma poczucia tożsamości narodowej, jak się nie jest wspólnotą i nie ma się elit, to się nie zasługuje na własne państwo. Rozpad Jugosławii był najlepszym dowodem, tak? Ile musieli się nawalczyć, żeby z rozpadającej się Jugosławii wygospodarować prawo do powstania, przypominam Sarajewo i przypominam parę innych rzeczy, własnego państwa. To się udowadnia tym, że się jest wspólnotą narodową o silnej tożsamości i że ma się elity, które reprezentują. No i tyle, trzeba to zrobić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za ciekawy wykład, ciekawą dyskusję. I teraz zapraszam do, kiedy ktoś ma książkę i chce, żeby pani profesor to podpisała, to proszę bardzo. Ja mam tylko jeszcze dwie informacje. Nasze spotkanie dzisiejsze jako organizatorów Klubu Gazety Polskiej w Berlinie jest ostatnim tegorocznym. Chciałbym podziękować wszystkim klubowiczom, którzy pomagają i organizują te spotkania.
A do Państwa propozycja, jeśli ktoś chciałby dostawać informacje o następnych spotkaniach w przyszłym roku, które planujemy, to proszę zostawić mi swój mail, ja będę te informacje na bieżąco wysyłał. Sztuka na stole jest, proszę bardzo, ja też mam ochotę, proszę bardzo.